Na naszym pierwszym w tym spotkaniu Krzecznikowskim. Bardzo się cieszę, że Państwo do nas wstąpili na ten czas, na ten wieczór. I strasznie się cieszę, mam wielką przyjemność gościć w naszych progach pana Dariusza Cymerysa, którego myśmy już słyszeli na konferencji poświęconej 90-leciu zwycięstwa w Challenge'u i katastrofie cielickiej w zeszłym roku, która się odbyła. W tej sali zresztą też, prawda? I powiem szczerze, tak szczerze z głębi serca, że byliśmy tak zauroczeni pańskim wykładem, że dlatego ja sobie pozwoliłam poprosić pana, żeby w przyszłym roku na spotkaniu Krzecznikowskim pan się pojawił i pan Dariusz Cymerys się zgodził. Także stąd to dzisiejsze spotkanie. Niech Państwo pozwolą mi powiedzieć w kilku słowach, kim jest nasz gość. Pewnie część Państwa go bardzo dobrze zna, a szczególnie ci z Państwa z drugiej strony Olzy, prawda? Z drugiej strony Olzy. W każdym razie pan Dariusz Cymerys, po pierwsze, jest pilotem paralotniowym i szybowcowym, po drugie jest instruktorem lotów na samolotach ultralekkich. Ultralekkich, to jakaś kosmiczna jest kategoria. Poza tym przede wszystkim jest prezesem Założeńskiego Stowarzyszenia Lotniczego, a poza tym jest zarządcą lotniska w Mistku i to już jest super egzotyczne. Także bardzo dziękuję, że pan nasze zaproszenie przyjął i dziękuję za to, że chce pan nam powiedzieć o tych czasach historycznych, bo to są czasy historyczne, nie? Może dla tych, którzy dzisiaj latają, to może już są tak interesujące, ale dla nas bardzo. Także bardzo dziękuję, że pan przyjął nasze zaproszenie i oddaję panu głos. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi jest miło, że tutaj mogę przed Państwem wystąpić i powiedzieć kilka słów właśnie na temat samolotów RWD, bo jak już czy zaproszenie, czy nazwa prezentacji wskazuje, właśnie o tym chciałbym dzisiaj poopowiadać. Taką okazją do tego, może bardziej pretekstem jest też to, że w tym roku obchodzimy 120-lecie urodzin Stanisława Wigury, który tutaj nam też przyświeca, naszemu Stowarzyszeniu Lotniczemu Założeńskiemu, dlatego że jesteśmy imienia Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Ja rzeczywiście od 4 miesięcy jestem zarządzającym lotniskiem w Mistku, co na mnie tak troszeczkę spadło niespodziewanie, ale tak jakoś zdecydował klub, że właśnie powinienem się o lotnisko troszczyć, więc już zapraszam, jeżeli ktoś ma z Państwa własny samolot albo paralotnie z napędem, motolotnie, to zapraszam, żeby przylecieć, już od razu wydaję zezwolenie na to, żeby Państwo u nas mogli wylądować. Możemy się umówić na kawkę, czy na jakieś tam piwo bezalkoholowe. Żeby wrócić do tematu. Ogólnie samoloty RWD to jest historia międzywojenna, to jest stricte 10 lat, można powiedzieć, rozwoju, bardzo intensywnego rozwoju lotnictwa, przede wszystkim sportowego, choć nie tylko. Ta prezentacja ma na celu przybliżyć troszkę sylwetki konstruktorów, bardziej ich konstrukcję. Ja akurat jestem pilotem, też technikiem, powiedzmy, lotniczym, nie jestem historykiem, ale postaram się właśnie przez pryzmat, powiedzmy, ich historii życiowej i tego, jak właśnie ten rozwój samego lotnictwa szedł, właśnie przybliżyć to, jak to wyglądało u nich, właśnie u tej trójki konstruktorów, gdzie ta środkowa literka to właśnie Stanisław Wigura. Więc może właśnie, żebyśmy zapoznali się tutaj z bohaterami dzisiejszego spotkania, z tymi, którzy te konstrukcje tworzyli. Także były to 3 osoby i właśnie RWD, to są początkowe litery ich nazwisk, Stanisław Rogalski, któremu dałem, powiedzmy, takie określenie krytyczny naukowiec, to są moje, powiedzmy, mój, że tak powiem, wymysł, że tak chciałem ich przybliżyć, te 3 osoby. Następnie Stanisław Wigura oraz Jerzy Drzewiecki. Oni rzeczywiście w swojej pracy konstruktorskiej tak troszkę się profilowali i nie robili wszystkiego wspólnie, chociaż koncepcje konstrukcyjne powstawały przy jakichś takich, dzisiaj byśmy powiedzieli, brainstormingach, burzach mózgów, gdzie siadali wspólnie i wymyślali właśnie te nowe koncepcje.
Można powiedzieć, że Rogalski miał najwięcej wspólnego z tą teorią, był bardzo dobrym aerodynamikiem, miał właśnie takie naukowe podejście do sprawy, kiedy cokolwiek w konstrukcjach się nie udawało, kiedy jakby te maszyny nie osiągały takich nie miały takich osiągów, jak zakładano, to Rogalski był tutaj najbardziej w stanie określić dlaczego. Stanisław Wigura był przede wszystkim tutaj w tej trójce obliczeniowcem, to znaczy konstrukcje lotnicze to nie tylko jakiś design, jakieś właśnie kreślarstwo w stylu architektonicznym wręcz powiedziałbym czasami, ale to też obliczenia wytrzymałościowe, obliczenia aerodynamiczne, ale szczególnie właśnie te wytrzymałościowe, które grają tu wielką rolę i to właśnie Wigura aż do swojej śmierci zajmował się tym w ramach biura konstrukcyjnego. Jerzy Drzewiecki był może najbarwniejszą postacią z tej całej trójki. To był właśnie nie tylko konstruktor, który miał wielkie wyczucie, powiedziałbym wręcz taką intuicję konstruktorską co do nowych podejść do rozwiązywania różnych zagadnień konstrukcyjnych, to on nie tylko to tutaj miał bardzo rozwinięte, ale również był praktykiem pod względem pilotażu. On miał chyba 9 dioptrii, wadę wzroku, jak widać to ten trzeci pan zupełnie w prawo, ale oblatywał w zasadzie wszystkie konstrukcje RWD, aż do, zdaje się, RWD 8. Akurat na samolocie RWD 6, którym też zginęli Żwirko i Wigura, on też miał tutaj katastrofę, z której cudem wyszedł, powiedzmy, cało, choć do końca życia zmagał się później z pewnymi niedogodnościami podczas chodzenia. Tutaj na tym zdjęciu widzimy go podczas pracy kreślarskiej. Był też dobrym kreślarzem, praca kreślarska nad modelem RWD-9. Wigura stoi koło RWD-2, no a Rogalski, trudno powiedzieć, przy ogonie któregoś z ich samolotów prawdopodobnie. Jak to wszystko się zaczęło? Jeszcze tak, może wrócę na chwileczkę. Zauważmy roczniki urodzenia tej trójki. Rogalski 904, Stanisław Wigura 1903, a Drzewiecki 1902. To znaczy byli prawie że równolatkami. To jest właśnie taka ciekawostka polskiego lotnictwa międzywojennego i te konstrukcje, nawet te najbardziej znane, Łoś, Karaś, PZL 9, 11 i tak dalej, te wszystkie samoloty najsławniejsze polskie, międzywojenne i wojenne z II wojny światowej, wszyscy ci konstruktorzy, Puławski, Misztal, Dąbrowski, oni wszyscy urodzili się w ciągu powiedzmy 5-6 lat właśnie gdzieś między rokiem 1899 i 1905. I to jest właściwie ta czołówka konstruktorów, którzy tworzyli całe lotnictwo w Polsce międzywojennej. Ci konstruktorzy spotkali się na uczelni, na Politechnice Warszawskiej. Oprócz tego Wigura wraz z Drzewieckim spotkali się też w wojsku. Oni jako ochotnicy wstąpili do wojska i bronili tutaj się, byli właściwie brali udział w wojnie obronnej z bolszewikami. Wigura w tym czasie zaniżył swój wiek, podał, że jest rocznik 1901, urodzony na Kresach Wschodnich. To zostało przyjęte, dlatego został wcielony do wojska. Był zbyt młody, żeby wtedy w wojsku służyć. Ale został do wojska przyjęty wtedy i dlatego w niektórych opracowaniach spotykamy się z rokiem urodzenia 1901 u Stanisława Wigury, ale nie jest to prawdą. Według wspomnień też rodziny, która tutaj przyjeżdżała na żwirkowisko siostry, to właśnie on urodził się w roku 1903 i w dodatku jeszcze w Warszawie. W zasadzie Drzewiecki również był warszawiakiem. Stanisław Rogalski urodził się w Ołomuńcu, co w ogóle jest taką ciekawostką tutaj też dla nas. Co do początków, właśnie około roku 21 wszyscy studiują już na Politechnice Warszawskiej. Wtedy jeszcze nie było czegoś takiego jak dzisiaj kierunek budowa statków powietrznych. Dzisiaj już można się na taki właśnie kierunek zgłosić, choćby na Politechnice Warszawskiej. Wtedy był to wydział mechaniczny i powstała w 1922 roku sekcja lotnicza, tak zwanego koła mechaników, to było koło, które działało.
po godzinach, powiedzmy, nauki w ramach Politechniki. I sekcja lotnicza zaczyna swoje prace od tego, że konstruktorzy się spotykają i wymyślają pierwsze konstrukcje, żeby w jakiś sposób dogonić przede wszystkim Zachód, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, też Wschód, Związek Radziecki. Tam rozwijały się już wtedy konstrukcje lotnicze większe lub mniejsze. W Polsce jeszcze powojennej nie było to tak zupełnie powszechne, żeby powstawały jakieś konstrukcje własne, w zasadzie tego własnego przemysłu lotniczego w ogóle nie było w tym czasie i to było celem właśnie tych studentów, którzy na początku lat 20. podjęli studia na Politechnice. Pierwsze konstrukcje to były szybowce. Jak widzimy, pojawiają nam się tutaj już znane nazwiska, czyli Drzewiecki, który pod nazwą JD1 buduje szybowiec Czarny Kot. Następnie Puławski wspólnie z Bistramem budują szybowiec SL3, oprócz tego dosyć udany szybowiec SL1 Akar Karpińskiego. Właśnie SL to jest skrót od sekcji lotniczej i nawet w późniejszych konstrukcjach jeszcze RWDziacy używają tego określenia SL, żeby podkreślić swoją przynależność do sekcji lotniczej, ale już później te konstrukcje też zdobywają nazwy od ich nazwisk. W 1925 roku władze Politechniki zdecydowały, że przydzielą sekcji lotniczej pewien część obiektu. W zasadzie zostały utworzone warsztaty, które w podziemiach nowej kreślarni mają określoną wielkość, przez to też, że mają ograniczoną i niezbyt dużą wielkość, to było też ograniczenie dla wielkości konstrukcji lotniczych, które powstawały. Tutaj rzeczywiście w podziemiach tej kreślarni budowali konstruktorzy swoje maszyny i później, żeby w ogóle mogli je na przykład oblatać, czy żeby mogły być użytkowane, to musieli je wyciągać przez kopułę, która znajdowała się w tym budynku, dlatego że innej możliwości nie było. Schody były bardzo strome, nie było takiej możliwości, więc później na linach wyciągali te konstrukcje i na przykład nawet składano osobno kadłuby, osobno skrzydła, a później je składano razem. Co jest na pewno też ciekawostką z dzisiejszego punktu widzenia. Ci konstruktorzy nie tylko kreślili te samoloty, rysowali je i obliczali, ale również je sami budowali. To znaczy właśnie oprócz samych studentów pomagali jacyś tam robotnicy, szczególnie w późniejszym czasie, ale szczególnie na początku ci konstruktorzy byli również budowniczami. Budowniczymi tych konstrukcji. W 1926 roku powstaje bardzo udany dolnopłat JD2 Jerzego Drzewieckiego, który później jako JD2 bis w zasadzie był taką konstrukcją dosyć popularną w Polsce, choć nie było zbudowanych wiele sztuk, ale była to jedna z pierwszych awionetek, można powiedzieć, polskich, dlatego że w tym czasie właśnie w połowie lat 20. pojęcie awionetka i w ogóle to lotnictwo sportowe zaczyna się rodzić. W 27 roku Stanisław Wigura i Stanisław Rogalski budują wspólnie samolot WR1, a w 28 roku mamy pierwszą konstrukcję już nazwaną RWD1 i ona nosi właśnie te cechy, które nosiły późniejsze konstrukcje. Tutaj możemy zobaczyć, jak właśnie wyglądały poszczególne konstrukcje. Z lewej to jest samolot JD2 Jerzego Drzewieckiego, dolnopłat zastrzałowy z otwartą kabiną miejsca za sobą, zresztą tak samo jak w pozostałych dwóch konstrukcjach. Dolny ten samolot on ma ciekawą konstrukcję, dlatego że to nie jest ani górnopłat, ani dolnopłat, to jest tak zwany parasol, ale to nie taki jak do deszczu, ale rzeczywiście to skrzydło w takim ustawieniu nazywamy baldachimem, albo ta konstrukcja, która jest pod tym skrzydłem, tak jest nazywana jako baldachim, ale ogólnie koncepcyjnie to był samolot typu parasol i górnopłat RWD1, o którym jeszcze w kolejnym slajdzie
parę słów. Tutaj widzimy takie, no kto siedzi bliżej, to lepiej widzi, wiele takich napisów na właśnie tej, na tej konstrukcji, na JD-2. Ten samolot miał te, powiedzmy, ten zaszczyt, że odwiedził wiele, wiele miejsc w Polsce. I jego pilot, tak we własnym, to był pilot wojskowy, ale ten samolot użytkował prywatnie i oblatywał w zasadzie Polskę od morza aż po Tatry i lądował na łąkach różnych. Przede wszystkim, przeważnie wzbudzał wielką sensację, kiedy oczywiście tam lądował, a każde to lądowanie przypisywał sobie i ten samolot miał popularyzować takie latanie dla przyjemności, latanie sportowe. I rzeczywiście mu się to udało. Samolot ten był sławny w Polsce przedwojennej. Ten slajd nazwałem pierwsza ślepa mysz. Dlaczego? Samolot RWD-1, tak samo jak kolejne konstrukcje, które nawiązywały koncepcyjnie na ten typ, nie miał w ogóle możliwości widoku do przodu. To znaczy pilot i pasażer, był to samolot dwumiejscowy, z tym, że akurat w tym samolocie tylko jeden z nich miał drążek sterowy, drugi był rzeczywiście tylko pasażerem, musiał podczas lądowania wychylać głowę spoza obrysu samolotu, żeby w zasadzie widział, dokąd leci. Przede wszystkim właśnie podczas lądowania było to szczególnie ważne. Nie jest to w ramach lotnictwa ogólnoświatowego jakiś taki wielki wyjątek albo jedyna konstrukcja tego typu. Przypomnę sławny Spirit of St. Louis, to znaczy samolot Charlesa Lindbergha, którym przeleciał Ocean Atlantycki. On również nie miał w ogóle widoku w przód. Akurat w wypadku Lindbergha to było dlatego, że Lindbergh nie chciał siedzieć między silnikiem i zbiornikiem paliwa. Było to dla niego niezbyt komfortowe, nie chciał ryzykować w ten sposób, żeby silnik rozgrzany, gorący i ciężki znajdował się przed nim, a za nim paliwo. W wypadku akurat konstrukcji RWD było to spowodowane silnikami. W tym czasie ogromnym problemem dla polskich konstruktorów było to, że nie było silników optymalnych, albo było ich bardzo niewiele. W Polsce było rzeczywiście kilka i nawet była taka sytuacja, że silniki wymontowywano z jednej konstrukcji i zamontowywano do drugiej, żeby ją znowu wypróbować. Tak było akurat w wypadku na przykład samolotu WR-1 i RWD-1, gdzie korzystano, wymieniano te silniki, próbowano kolejną konstrukcję. Konstrukcja w pełni drewniana, to było też typowe do pewnego czasu dla RWD-ków i w ogóle dla tego lotnictwa amatorskiego. Drewno jednak jest najprostsze do opracowywania i w tym czasie jakakolwiek produkcja małoseryjna lub taka prawie powiedziałbym półamatorska była, jedyną możliwością było to wykorzystanie drewna. Silnik tłokowy, dwucylindrowy. On według wspomnień był bardzo, bardzo niespolegliwy. Zdarzało się, że wysiadał w ciągu jednego lotu trzykrotnie i pilot miał wiele lądowań przygodnych i po prostu wręcz awaryjnych czasami, ale to dla ówczesnych lotników nie było niczym nietypowym albo czymkolwiek zaskakującym. Dosyć stosunkowo mała moc, kiedy tutaj popatrzymy, 34 konie mechaniczne. To było też typowe dla właśnie tych lekkich samolotów międzywojennych, że nie posiadały one zbyt mocnych silników. Konstruktorzy musieli się po prostu starać zbudować samolot lekki i bardzo aerodynamiczny. I to się rzeczywiście konstruktorom RWD-1 i kolejnych konstrukcji udało. Oblotu tego samolotu dokonał Jerzy Drzewiecki i możemy tu też zauważyć te parametry, jeśli chodzi o wielkość samolotu. Również wpisuje nam się to w jakąś normę, która nawet do dnia dzisiejszego właśnie samoloty ultralekkie, które wspomniała pani dyrektor, to bardzo podobne tutaj mamy rozpiętości długości około 6-7 metrów, rozpiętość od 10 do 12 metrów, powiedzmy najwyżej, czasami pod 10 metrów. To jest właśnie optymalne, to są optymalne parametry dla samolotów dwuosobowych.
masa własna i masa startowa. Tutaj konstruktorom udał się majstersztyk. Można powiedzieć, że nawet dwukrotność albo ponad dwukrotność swojej masy był w stanie ten samolot unieść, jak w ramach maksymalnej masy startowej. Zbiornik w tym wypadku umieszczony bezpośrednio za silnikiem i prędkość maksymalna 135 km na godzinę. Kiedy porównamy wygląd tego samolotu z kolejną konstrukcją, w zasadzie stwierdzimy, że nie było to nic innego jak tylko udoskonalanie tej koncepcji i tej konstrukcji, która już raz została zastosowana. Mamy tutaj zmianę w silniku. Silnik dziewięciocylindrowy, gwiazdowy, Salmson, 40 koni mechanicznych i po raz pierwszy w ramach właśnie biura RWD, jeżeli tak mogę to nazwać, czy tej raczej grupy konstruktorskiej, można powiedzieć, że mamy tutaj serię, to znaczy już 4 sztuki tego samolotu zostały zbudowane i ten samolot zdecydowanie można uznać już za udany. Chociaż była to jeszcze konstrukcja w jakiejś tam mierze niedojrzała, nawet pod względem tego, jak wypowiadali się o niej sami konstruktorzy. Żwirko oraz Wigura po raz pierwszy mamy ich tutaj wspólnie i rzeczywiście było to niewiele później, jak się poznali i można powiedzieć zaprzyjaźnili, dlatego że Żwirko był wielkim przyjacielem pilotów, którzy latali w Aeroklubie Warszawskim. Ja może nie powiedziałem tego, że całe te przedsięwzięcia związane z oblotami samolotów i w ogóle z działalnością lotniczą były bardzo blisko powiązane z lotniskiem Mokotowskim, które działało w Warszawie właśnie w czasach międzywojennych i w zasadzie Aeroklub Warszawski aż do ostatniej chwili przed wybuchem wojny działał właśnie na tym lotnisku, chociaż już pod koniec lat 30. były wielkie plany dotyczące przeniesienia Aeroklubu Warszawskiego, wtedy nazwanego Akademickim Aeroklubem Warszawskim. A akurat Franciszek Żwirko był przydzielonym oficerem łącznikowym przy właśnie Aeroklubie Warszawskim i dzięki temu zaprzyjaźnił się nie tylko z RWdziakami, ale również z innymi pilotami, którzy tam aktywnie działali na lotnisku Mokotowskim i w ramach Aeroklubu Warszawskiego. Czyli można tutaj już zaznaczyć pierwszy sukces, na pewno sukces. W lipcu roku 29 rajd dookoła Polski. W ciągu jednego dnia, zdaje się, udało się im oblecieć taką trasę 1200 km, a w sierpniu oraz wrześniu 29 roku Warszawa, Paryż, Barcelona oraz powrót do Warszawy i to wszystko w ciągu 42 godzin lotu, czyli na pewno duży sukces. A Żwirko jako osoba niewielkiego wzrostu i dzięki temu też niewielkiej masy własnej ciała był dobrym kandydatem do rekordów lotniczych, szczególnie związanych z osiąganiem wysokości maksymalnej. I tutaj razem z innym pilotem i też doskonałym konstruktorem przede wszystkim szybowców przedwojennym, Antonim Kocjanem, w październiku 29 roku osiąga rekord wysokości 4004 metry. To był rekord uznany przez Międzynarodową Federację Lotniczą. Rekord w kategorii tych lekkich statków powietrznych, lekkich samolotów. Akurat Antoni Kocjan był również studentem na Politechnice Warszawskiej. Jego losy troszkę potoczyły się inaczej niż tej trójki RWD. On zginął podczas Powstania Warszawskiego. Do roku 1939 w zasadzie był czołowym konstruktorem szybowcowym i można powiedzieć ci lotnicy, którzy później brali udział w bitwie o Anglię, a przedtem zaczynali od szybowców, bo oczywiście tak też między innymi tak było wśród nich, nie wszyscy, bo niektórzy zaczynali od latania w wojsku, ale ci, którzy zaczynali od latania choćby na Żarze albo w Goleszowie, bo tacy również byli, to oni właśnie na konstrukcjach Antoniego Kocjana się szkolili. W roku 1930 Żwirko startuje w rajdzie do Talina, a we wrześniu 1930 roku zwycięża na tym samolocie RWD-6 w locie południowo-zachodniej Polski, który
po śmierci Żwirki i Wigury od tej pory nosi też imię Franciszka Żwirki. Do dnia dzisiejszego te zawody są organizowane i są to najstarsze zawody lotnicze w Polsce, które mają jakąś tam tradycję, były przez jakiś czas przerwane, ale obecnie znowu się odbywają. Samolot RWD-2 był na tyle dobry, że w roku 30 zajął 4 pierwsze miejsca w 3. Krajowym Konkursie Awionetek. No i tutaj warto też powiedzieć, że w roku 30, kiedy pierwsza polska ekipa brała udział w szalanżu, właśnie w tych międzynarodowych zawodach wielkich lotniczych, to tam również RWD-2 brało udział i było to wielkie doświadczenie właśnie dla konstruktorów tego typu. Bardzo krótko może o RWD-3, dlatego że idziemy z jednej strony chronologicznie i według właśnie nazwy tych samolotów RWD-3 zaraz jest oczywiście po RWD-2. To był specyficzny samolot, który powstał tylko w jednej sztuce. Posiadał on już nieco mocniejszy silnik. Samolot zbudowany dla potrzeb wojska, ale przez wojsko nie został przyjęty ze względu na to, że nie spełnił w pełni ich oczekiwań. Miał to być samolot przede wszystkim dyspozycyjny, łącznikowy, który miał posiadać składane skrzydła. Tutaj właśnie dlatego to ten samolot tutaj też mamy, dlatego że późniejsze samoloty RWD właśnie tym się często cechowały, że miały składane skrzydła. Było to przede wszystkim ze względu hangarowania w okresie zimowym oraz również hangarowania na przykład w jakichś stodołach, kiedy ląduje się gdziekolwiek indziej poza lotniskiem, to właśnie jakieś obiekty rolnicze tego typu nie mają wystarczającej wielkości, żeby umieścić tam samolot ze skrzydłami rozłożonymi. Więc właśnie takie złożone skrzydła były bardzo przydatne. RWD-iacy co się nauczyli dzięki tej konstrukcji? No, okazało się, że ich koncepcja składanych skrzydeł oraz płata wolnonośnego, dlatego że zauważmy, że nie ma tutaj, widać to chyba lepiej nawet na tym obrazku wcześniej, nie mamy tutaj zastrzałów, to znaczy połączenia jeszcze tutaj skrzydła z kadłubem dodatkowego, czyli skrzydło inaczej wolnonośne zawieszone tylko nad samym kadłubem czy pod samym kadłubem, w zależności od tego, czy mamy górnopłat czy dolnopłat. To właśnie nazywamy skrzydłem wolnonośnym. Ono musi być dosyć grube i widzimy to tutaj w tej części. No i tutaj te zastrzały, znaczy te okucia muszą być bardzo mocne. I to jest właśnie podstawowym problemem, że skrzydło wolnonośne nie jest tak proste właściwie zaprojektować całe składanie skrzydeł tak, żeby było wystarczająco wytrzymałe. W przypadku skrzydła wolnonośnego. Ostatecznie ten samolot nie był nawet dopuszczony do akrobacji, a to było właśnie wymaganiem wojska. Przechodzimy już w zasadzie do przedostatniego przedstawiciela, właściwie ostatniego przedstawiciela tych naszych ślepych myszy, choć będziemy mieli jeszcze jakieś drobne wzmianki na ten temat, ale można powiedzieć, że ta koncepcja już pomalutku jest tutaj przez RWD-iaków udoskonalona na maksimum i już dalej będą rozwijać trochę inne koncepcje konstrukcyjne. RWD-4 nieco większy od RWD-2, znacznie szybszy i przede wszystkim ze znacznie mocniejszym silnikiem. Silnik rzędowy tym razem, już nie gwiazdowy, na pewno lepszy niż te silniki, które były do tej pory do dyspozycji. I ponownie samolot udany, samolot lubiany przez pilotów. Produkcja 10 sztuk na to też już wskazuje. W ramach tych pierwszych konstrukcji RWD to już rzeczywiście jest nawet całkiem poważna ilość czy sztuk wyprodukowanych. A sama budowa została podyktowana przez wymagania Ministerstwa Komunikacji, tak żeby w szalanżu 1930 roku zająć wysokie miejsce. To się akurat nie udało, bo tutaj doświadczenia z szalanżów z lat 29 i z roku 28 miały właściwie to, że ich konkurenci polskiej ekipy byli bardziej do przodu i był to znak jednoznaczny dla konstruktorów RWD,
że trzeba się wziąć w garść i trzeba bardziej się postarać już przy kolejnych konstrukcjach. I właśnie tak jak przedtem nadmieniłem, można właśnie konstrukcję RWD4 uznać za zakończenie pewnego etapu. I rzeczywiście sami konstruktorzy podeszli do swojej pracy koncepcyjnej właśnie w taki bardzo systematyczny sposób. No byli to jednak inżynierowie, były to osoby, które zdawały sobie sprawę z tego, że doświadczenia można zdobyć w tamtych czasach tylko przez próby, przez to, że będą się uczyli, będą szukali nowych dróg do rozwiązania pewnych zagadnień i pewnych problemów, które w ramach projektowania maszyn latających było co niemiara. No i faktycznie tak się stało, że właśnie konstrukcję RWD-4 możemy uznać za to, co nam kończy zupełnie ten pierwszy etap rozwoju w ramach biura konstrukcyjnego RWD. Konstrukcje ich były przemyślane na etapie projektowania i technologii produkcji. To znaczy były bardzo, jak to mówią inżynierowie, technologiczne. Kiedy podchodzimy do zagadnienia budowy jakiejś maszyny, powiedzmy jakiejś maszyny mechanicznej, to nie tylko chodzi o to, żeby była ona dobrze zaprojektowana pod względem funkcjonalności, ale chodzi też o to, żeby ją się dobrze produkowało. I to właśnie mamy tutaj możemy sobie wyobrazić pod tym pojęciem technologiczności zaprojektowanych konstrukcji. To znaczy ci, którzy brali udział już w samym budowaniu samolotów, mogli być zadowoleni z tego, że konstruktorzy już myśleli do przodu o tym, jak ten samolot będzie budowany, składany i ułatwiali te prace. I nie tylko chodziło o technologiczność produkcji, ale te konstrukcje były przemyślane już również pod względem użytkowania oraz serwisowania. Dużym problemem, co mam tutaj nieco niżej, był brak polskich silników i w ogóle ogólna niska niezawodność silników. To był ogromny problem tych początkowych lat, gdzie kiedy ten problem udało się rozwiązać, to było widać, że konstrukcje polskie rzeczywiście okazały się bardzo dobre również na tle innych konkurentów z innych krajów europejskich. Co było tutaj na pewno ciekawostką i w ramach naszego dzisiejszego punktu widzenia, to możemy to uznać za coś, czego byśmy się może nie spodziewali, to że praktycznie każdy egzemplarz był prawie jak prototyp, chociaż mówiliśmy tutaj o serii czy jakiejś małej serii 10 sztuk, to i tak nie można było wziąć na przykład skrzydła z jednej sztuki i przełożyć do drugiej. Ona po prostu nie pasowała. Na przykład połączenia były zwiercane razem, były właściwie poszczególne części przykładane do siebie, otwory były rozwiercane i później skręcane. Już konstruktorzy zakładali, że tak będzie, dlatego stosowali w samych projektach duże luzy oraz niskie tolerancje w wykonawstwie, które tutaj wymagali od tych jakichś półproduktów, które potem były stosowane już do składania samych konstrukcji. Konstruktorzy, ci, którzy przyszli do biura konstrukcyjnego w latach późniejszych, opisywali to z podziwem, dlatego że już konstruktorzy na przykład liczyli z tym, że linki, które prowadzą do napędów, do lotek, do sterów, będą po prostu naciągane w taki sposób, że to nie będzie zbyt dokładne. Więc konstruktorzy już bezpośrednio liczyli się z tym w fazie projektowania. Co trzeba tutaj podkreślić? Konstrukcje drewniane, nieodporne na wpływy atmosferyczne. I nie jest tutaj dziwnym, że do dnia dzisiejszego żadna z tych konstrukcji nie przetrwała, które tutaj w tej pierwszej fazie żeśmy mieli. Zresztą z kolejnych konstrukcji też niewiele RWDziaków przetrwało do dnia dzisiejszego, dlatego że drewno aż do końca pozostało jednym z podstawowych materiałów, podstawowych budulców tych samolotów.
Nie było to tylko spowodowane samym drewnem, ale również środkami, które były stosowane. Dzisiaj nawet samoloty drewniane, bo budowane są świetne samoloty drewniane, nawet dzisiaj sportowe, są zabezpieczane naprawdę bardzo już doskonałymi środkami na bazie różnych po prostu klejów syntetycznych, na bazie też lakierów syntetycznych, które chronią przed wpływami atmosferycznymi te konstrukcje. Jako przykład samolot, zdaje się RWD-1, po prostu w jedną zimę w wilgotnym hangarze po prostu zupełnie kompletnie zgnił, napęczniał, no i nadawał się tylko do po prostu spalenia, dlatego że tam innej opcji nie było, a nie mówimy tu o tym, żeby na niego śnieg padał albo deszcz padał, ale po prostu stał w hangarze, który był nieco zbyt wilgotny. Władze zauważyły już sukcesy tego teamu konstruktorów i zaoferowały przeniesienie produkcji do warsztatów znajdujących się na Okęciu. W roku 1930 ta produkcja została właśnie przeniesiona. To bardzo ulżyło i konstruktorom, i budowniczym, i już samym, powiedzmy, pracownikom zakładów, choć było ich naprawdę niewiele, dlatego że właśnie we wspomnieniach zachowało się w latach, pod koniec lat 20. był tam jeden pracownik etatowy, później drugi, reszta to w zasadzie wszystko były konstrukcje wykonywane przez samych studentów. Dopiero później wszystko się rozwijało. Trzeba tutaj też nadmienić jedną rzecz, która aż do samej II wojny światowej, albo w zasadzie do roku 1938, miała duży wpływ na całe lotnictwo sportowe w Polsce, a to nieprzychylność generała Ludomiła Rajskiego, który był odpowiedzialnym za lotnictwo sportowe w Polsce. On był nieprzychylny właśnie zespołowi RWD ze względu na to, że nie posłuchali go, właśnie nie posłuchali jego próśb czy nalegań. Tam były w zasadzie dwie rzeczy. Jedna rzecz to było upaństwowienie fabryki wtedy już nazywanej albo nieco później DWL, to znaczy doświadczalne warsztaty lotnicze od 1933 roku. To była jedna rzecz, a druga, że Rajski zaoferował w taki sposób bardzo bezpośredni właśnie pracownikom czy konstruktorom RWD, żeby przejęli jedną z fabryk. Zdaje się, że chodziło o lubelskie zakłady lotnicze, żeby poszli tam pracować jako pracownicy państwowi i żeby właśnie w tej fabryce dalej rozwijali swoje konstrukcje. Oni chcieli zachować niezależność i jeszcze do teraz nie wspomniałem jednej ważnej osoby, a to Jerzego Wędrychowskiego, który również studiował wspólnie z tą trójką i z całą pozostałą ekipą konstruktorów wybitnych polskich. To była w zasadzie osoba, która trzymała się może nieco na uboczu, jeśli chodzi o to, jak publiczność, czy powiedzmy społeczeństwo polskie postrzegało RWDziaków, ale była to osoba, która zajmowała się kompletnie całą organizacją fabryki, produkcji przedtem jeszcze w podziemiach kreślarni, a następnie Jerzy Wędrychowski stał się dyrektorem doświadczalnych warsztatów lotniczych od 1933 roku. Żebyśmy tak już pomalutku kończyli właściwie ten temat RWD-4 i tych ślepych myszy, to jeszcze w 1931 roku powstał jeden ciekawy samolot, który był bezpośrednio zbudowany do pokonywania rekordów. W roku 1931 nieuznany został przez to, że nieodpowiedni barograf został umiejscowiony w kabinie samolotu, nie został uznany rekord Żwirki oraz Prausa. W roku kolejnym ten rekord nawet i tak zostałby pobity przez Drzewieckiego oraz Kocjana.
rekord już ponad 6 km. Pamiętamy może, że rekord Żwirki z, chyba z roku 28 wynosił 4000 metrów. Teraz mamy 6000 metrów w zasadzie w takiej samej kategorii. Czyli widać, że tutaj ten rozwój szedł rzeczywiście do przodu, chociaż sama koncepcja samolotu pozostawała bardzo podobna. Wędrychowski oraz Drzewiecki. Tutaj mamy po raz pierwszy Wędrychowskiego na zdjęciu. Również mieli okazję do pobicia rekordu, akurat rekordu prędkości. Średnia prędkość na trasie, nie wiem, chyba 200 km, jeśli się nie mylę. I rekord prędkości 178 km. Wspominają tutaj wszyscy, którzy mieli okazję widzieć RWD-7 podczas startu lub pilotować ten samolot, że był to samolot z niesamowicie krótkim startem oraz stosunkowo krótkim również lądowaniem, ale szczególnie rozbieg 18-metrowy, który możemy sobie z łatwością wyobrazić. Tutaj bardzo działa na wyobraźnię. Rzeczywiście ten samolot był już wyposażony w bardzo pod względem, jakby porównując do swojej masy, to już dosyć mocnym silnikiem i dzięki temu właśnie na takich krótkich odległościach był w stanie wystartować. Wspomnienia również innych pilotów, również Henryka Żwirki, który zbierał po kolegach swojego ojca takie różne wspomnienia, mówią o tym, że Franciszek Żwirko przed samym Challengerem przelatywał z Bydgoszczy do Warszawy, żeby trenował do zawodów Challenge 32 i przelatywał właśnie na samolocie RWD-7, który bardzo lubił. On ogólnie na temat samolotów RWD wypowiadał się zawsze z wielkim szacunkiem i bardzo zawsze je chwalił i podkreślał to, że tu rzeczywiście ci konstruktorzy dokonują niesamowitych rzeczy. Zbliżamy już się do takich samolotów i do takich konstrukcji, które nieco bliższe są nam, powiedzmy, pod takim względem koncepcyjnym, dlatego że gdybyśmy dzisiaj widzieli samolot właśnie typu RWD-2 czy RWD-4 na jakimś lotnisku, to po prostu nawet specjaliści łapaliby się za głowę. Tutaj już jakby RWD-5 nieco bardziej przypomina to, co dzisiaj nazywamy samolotem. Jest to rozwinięcie jednak tych dotychczasowych konstrukcji. On stosuje w zasadzie bardzo podobne skrzydło. Skrzydło z polskim profilem Bartel 37-2A. Właśnie początek lat 30. wiązał się z tym, że w Instytucie Aerodynamicznym w Warszawie został zbudowany tunel aerodynamiczny i zostały odmuchiwane różne profile lotnicze i powstała wtedy cała gama polskich profili lotniczych, które noszą jakąś tam nazwę IAW z jakąś numerem, jakąś cyfrą, która następuje. Jednym z też z konstruktorów i z designerów profili lotniczych w Polsce był profesor Bartel, którego akurat profil został wykonany tutaj. W późniejszych konstrukcjach już RWDziacy korzystali z konstrukcji Dąbrowskiego i w zasadzie tutaj stosowali te same albo bardzo zbliżone profile jak w konstrukcjach PZL-a, to znaczy polskich zakładów lotniczych. Ja tutaj mam kilka modeli, które zlepiłem w taki bardzo nieudolny sposób, dlatego że jestem strasznie kiepskim modelarzem. Ale tutaj możemy tak ogólnie, nawet może mogę posłać ten model, ponieważ za bardzo się o niego nie boję, ale proszę, żeby się Państwo nie przyglądali jakości wykonania, bo to jest tragedia po prostu. W każdym razie, na co bym chciał zwrócić na pewno uwagę, to jest, tego tutaj może tak bardzo nie widać na tym modelu, ale to skrzydło było bardzo grube na właśnie w tej części przykadłubowej. I to z początku pokazywało się jako dobry pomysł. Później od tego konstruktorzy zaczęli odchodzić ze względu na masę, dlatego że po prostu ta masa była zbyt wysoka tego skrzydła i tej konstrukcji. Po raz pierwszy w ramach konstrukcji RWD, może ja tak pozwolę sobie już posłać, została wykonana kratownica z rur stalowych do wykonania kadłuba. Akurat tutaj Jerzy Drzewiecki został wysłany albo sam po prostu wyjechał do Holandii i nauczył się tam bardzo dobrze spawać.
był w zakładach lotniczych i tam te właśnie konstrukcje zobaczył, jak to się robi. Właśnie ta technologia produkcji tutaj się kłania. Skrzydło nadal pozostało drewniane, praktycznie, no można powiedzieć, takie samo dla nas laików, nie konstruktorów lotniczych. Można powiedzieć, że ta konstrukcja skrzydła była ciągle taka sama jak w RWD-2 czy RWD-4. Chociaż oczywiście były tam pewne różnice i pewne udoskonalenia, ale tutaj najbardziej nowatorska była konstrukcja kadłuba dzięki zastosowaniu silników z cylindrami wiszącymi, to znaczy tak jak mamy w samochodzie, konstrukcję taką, że wał korbowy znajduje się na dole, a cylindry znajdują się na górze. To w konstrukcjach lotniczych i z tej epoki i do dnia dzisiejszego stosowane są właśnie ze względu na widoczność, na umiejscowienie śmigła, są stosowane silniki z cylindrami wiszącymi, gdzie wał korbowy znajduje się nad cylindrami. Dzięki temu śmigło, które stosujemy bez jakiejkolwiek przekładni, czyli skrzyni biegów, jakbyśmy powiedzieli w samochodzie, ale w lotnictwie stosuje się właśnie przekładnie ze stałym przełożeniem, to jeżeli jest umiejscowiona bezpośrednio w osi silnika, to dzięki temu możemy uzyskać właśnie w końcu widoczność do przodu. I to właśnie osiągnęli konstruktorzy RWD, budując RWD-5. Tutaj na górze ten pan, który siedzi na skrzydle, to jest Stanisław Wigura. To jest akurat zdjęcie z tego, co tutaj mamy pod punktem 4, można powiedzieć, to znaczy wrzesień 31 i Żwirko z Wigurą zwyciężają w 4. Krajowym Konkursie Samolotów Turystycznych. Tak właśnie było. Wyprodukowano tych samolotów 20 sztuk, z tym, że można powiedzieć, że chodziło o dwie serie, dlatego że na początku tylko kilka sztuk na początku produkcji, ze względu na to, że konstrukcja okazała się bardzo udana, to jeszcze, przepraszam, pod koniec lat 30. zbudowano kolejne sztuki i na liczbie 20 sztuk zamknęła się właśnie ilość wyprodukowanych RWD-5. Był to pierwszy samolot przystosowany do dalekiej turystyki. I to zostało też pokazane nie tylko przez to, co tutaj jest nadmienione, dlatego że przed Challengerem 1934 Bogdan Kwieciński, który był głównym organizatorem Challengeru 34, który odbywał się w Warszawie, w Polsce, ogólnie w Polsce, ale szczególnie w Warszawie, wykonali lot, który kopiował dokładnie trasę Challengeru 34. I to było 9,5 tysiąca kilometrów. I to już jest odległość, dystans, który już wzbudza pewien szacunek. Ale co na pewno wzbudza być może nawet większy szacunek ze względu na lot nad morzem, to lot kapitana Stanisława Skarżyńskiego przez południowy Atlantyk, który odbył się w roku 1933 na specjalnie zmodyfikowanym samolocie nazwanym RWD-5 bis. Tutaj go widzimy, to jest oryginalna sztuka. Ona została po tym locie przekazana Skarżyńskiemu na własność. On jej rzeczywiście przez jakiś czas używał. Ale ze względu na to, że nie latał aż tak dużo, została ona przebudowana na właściwie samolot dwumiejscowy i użytkowana w Aeroklubie Warszawskim przez więcej osób, nie tylko przez samego Skarżyńskiego. Lot ten przez południowy Atlantyk do dnia dzisiejszego można określić jako rekordowy, dlatego że przez południowy Atlantyk nie poleciał jeszcze nigdy mniejszy samolot niż ten właśnie RWD-5 bis Skarżyńskiego. Cała ta modyfikacja samolotu RWD-5 była też dosyć dużym wyzwaniem i w dniu dzisiejszym prawdopodobnie nic takiego by nie przeszło. Dlatego, że w tak lekkim samolocie mieliśmy 752 litry dodatkowe w zasadzie, bo ten zbiornik znajdujący się w skrzydłach był stosunkowo mały, ale można powiedzieć około 700 litrów w kadłubie za pilotem, czyli to, czego nie chciał Lindbergh, akurat Skarżyński
w to wszedł, dlatego że zbyt wielu innych opcji nie miał, o ile chciał polecieć właśnie na RWD 5. Ludomir Rajski, który już został tutaj przedtem wspomniany, ja nie chciałbym, żeby tutaj jakoś zabrzmiało, że jakby go krytykuję, dlatego że on też wykonał wiele dobrego dla polskiego lotnictwa, ale akurat w stosunku do RWD czasami zachowywał się z pewną dozą takiej nieufności i wręcz można by powiedzieć, że czasami działał przeciwko nim zupełnie celowo, to on nie został o tym do końca poinformowany, że ten lot zostanie wykonany. Było to do ostatniej chwili zachowywane w takiej ścisłej tajemnicy przed wszystkimi i pierwotnie miało chodzić o lot długodystansowy, o po prostu lot nad kontynentem, nad Europą i Afryką, który miał być rekordowy co do odległości, ale nie miało chodzić o lot przez Atlantyk, przez tak ogromne morze, przez tak ogromną ilość wody, która w zasadzie jest tutaj problematyczna oczywiście dla pilotów. Skarżyński poleciał ku zdumieniu miejscowych w Afryce, wylatywał on z Senegalu i tutaj miejscowi rzeczywiście byli, tam był, znajdował się komisarz Międzynarodowej Federacji Lotniczej, pytał, gdzie ma kamizelkę ratunkową, gdzie ma tę łódkę taką ratunkową. No, on stwierdził po prostu, że jak wyląduje w tym morzu, no to i tak nie ma za wiele szans, a jeśli już wyląduje w tym morzu, to większą szansę da mu to, że się złapie skrzydła tego drewnianego samolotu i będzie sobie tam dryfował. Czyli rzeczywiście poszedł bardzo odważnie w to. Samolot doleciał, już wtedy, kiedy doleciał, i sukces był ogromny, prasa chwaliła niezmiernie męstwo Skarżyńskiego, no wtedy już Rajski nie mógł zrobić nic innego, tylko pogratulować Skarżyńskiemu i po prostu przyjąć do wiadomości, że tak się stało. Nie pozwolono Skarżyńskiemu na lot powrotny, chociaż chciał wrócić. Najpierw polatał, odwiedził Polonię w Brazylii, później poleciał do Stanów Zjednoczonych, tam również został przyjęty z wielkimi owacjami, a samolot po demontażu powrócił statkiem do Francji i stamtąd Skarżyński przeleciał z powrotem do Polski. W 1939 roku zgubi nam się ślad tego rekordowego samolotu. Nie wiemy, co z nim się do końca stało. Został na pewno z pewnością zagarnięty przez ZSRR i prawdopodobnie uległ zniszczeniu w zawierusze wojennej. Ze względu na właśnie taką historyczną wartość tego samolotu została zbudowana replika w roku 2000. Znany bardzo pan Eugeniusz Pieniążek, ten, który uciekł na samolocie Kukułka do Jugosławii, który zresztą zbudował ten samolot u siebie w pokoju gościnnym, to taką właśnie inicjatywę tutaj rozpoczął. Ja jeszcze pamiętam w latach 90. może kto czasami czytał Skrzydlatą Polskę, to tam były cegiełki. Zbierało się, wpłacało się cegiełki i przy wpłacie na przykład cegiełki tam za, wtedy jeszcze chyba za milion na początku złotych, potem za 100 i tak dalej, można było sobie tam mieć lot widokowy, ktoś tam dostał kartkę z podpisem, po prostu według tego, kto ile dał. Taki crowdfunding, jak jest dzisiaj, to właśnie coś takiego podobnego wtedy, zbiórka przez zakup cegiełek. Po długich latach rzeczywiście stosunkowo udało się to dokończyć, ale replika takich samolotów, budowa takich replik nie jest rzeczywiście sprawą łatwą, więc nie dziwię się, że tak się zdarzyło, że to trwało pewien czas. Replika została oblatana i niedaleko od nas w Bielsku Białej 18 lat polatała i została niestety tak pechowo rozbita. Na szczęście nikomu się nic nie stało. Tutaj warunki pogodowe nie były zbyt sprzyjające. Oprócz tego klasyka, to znaczy błąd pilota. No i mamy wypadek gotowy, ale rzeczywiście możemy się cieszyć, że się nikomu nic nie stało. Do dnia dzisiejszego niestety ten samolot nie został wyremontowany, co jest wielką szkodą na pewno, że nie możemy go widzieć na lotniskach w Polsce, dlatego że oblatywał on sporo, przez tych 18 lat oblatał sporo różnych dni lotniczych. Tak, przechodząc już dalej, mamy tutaj samolot RWD 6, który jest właśnie sławny ze względu na to wielkie zwycięstwo szalanżowe i został on
właściwie prawie że doskonale dostosowany do warunków challenge'u, do tego, co właśnie organizatorzy dali jako warunek, czy jako te, można powiedzieć, parametry, które zostaną punktowane. To znaczy mamy dwumiejscowy zastrzałowy górnopłat, który ma po raz pierwszy, można powiedzieć, w polskim lotnictwie, i również w ramach lotnictwa europejskiego było to dosyć wyjątkowe rozwiązanie, miejsca koło siebie. Miało to oczywiście duże wygody w sensie takim, że mogła załoga ze sobą rozmawiać bez jakiegoś wielkiego problemu. Wtedy jeszcze nie latano w słuchawkach, nie korzystano z radia w tych samolotach lekkich, sportowych, dlatego że radio było bardzo ciężkie i to też była jedna z rzeczy, której Skarżyński nie miał na pokładzie i z czego bardzo się dziwił wtedy właśnie komisarz FAI, że on nie ma radia ze sobą. Również tutaj w wypadku RWD-6 tak było, radio nie było, nie znalazło się na wyposażeniu. Samolot posiadał składane skrzydła, z tym, że ułatwieniem były tutaj właśnie zastrzały, że już to skrzydło nie było takie grube i w zasadzie tutaj zostały już zastosowane skrzydła, można powiedzieć, dzielone, albo przedtem, kiedy popatrzymy na samolot, jeszcze wrócę odrobinę, bo tutaj to bardzo dobrze widać, tutaj znajduje się tylko jeden dźwigar. Przez cała ta długość, cała rozpiętość skrzydła jest wykonana jako jeden kawałek, można powiedzieć. I to można powiedzieć, było skrzydło niedzielone. Tutaj skrzydło było rzeczywiście dzielone. Trochę to widać też na tym modelu, który teraz poślę. Model, który jest tutaj wykonany, to jest już RWD-6 bis, o którym będzie za chwileczkę. A co też dzięki temu można było osiągnąć, to właśnie widok do góry. To znaczy pojawiła nam się możliwość patrzenia nie tylko w przód i na boki, ale również w górę, co było oceniane przez komisję szalanżową. Widoczność z kabiny była jednym z kryteriów. Konstruktorzy zastosowali tutaj bardzo zaawansowaną mechanizację skrzydeł. Mechanizacja skrzydeł służy do tego, że w zasadzie mamy możliwość zmiany geometrii skrzydła i zmiany jego zachowania się przy pewnych prędkościach. Kiedy skrzydło nie ma klap, nie ma slotów, to ma oczywiście zawsze jakąś rozpiętość prędkości, w których może latać bezpiecznie. Dlatego, że kiedy siła nośna spadnie nam na skrzydle, oderwą nam się strugi, powietrza, które opływają przez skrzydło, dochodzi do przeciągnięcia samolotu i do jego przepadnięcia. Nawet w przypadku takiego oderwania się niesymetrycznego dochodzi do korkociągu. Tego oczywiście nie chcemy, a mechanizacja skrzydeł ma nam pozwolić na obniżenie prędkości minimalnych. I o to właśnie chodziło. W ramach challenge'u bardzo wysoko oceniane były prędkość minimalna, krótkość startu, krótkość lądowania. Te rzeczy były punktowane bardzo wysoko i to był właśnie kierunek, w którym poszli konstruktorzy RWD-6 i RWD-9 jako drugiej konstrukcji challenge'owej i zbudowali samolot, który miał sloty na długości skrzydła, na właściwie krawędzi odpływu aż do samych lotek, dosyć długie, mówiłem o slotach, przepraszam, sloty są z przodu, to są właśnie, one były na praktycznie całej długości skrzydła oraz klapy na właściwie z krawędzi odpływu, wykorzystanie też maksymalnej rozpiętości skrzydeł, czyli poza lotkami. Były tutaj sloty już na reszcie skrzydła. Wspominają właśnie też ci, którzy pracowali w RWD, że jednak sloty tutaj były zdecydowanie ważniejsze niż te klapy, że klapy bardziej hamowały niż pomagały w obniżeniu tych prędkości minimalnych, ale również tutaj były zastosowane. Również do umożliwienia takich bardzo twardych lądowań zostało zastosowane podwozie z dużym skokiem amortyzatorów. To cechowało późniejsze również konstrukcje RWD. Była możliwość takiego mocnego, rzeczywiście bardzo twardego lądowania bez uszczerbku dla tej konstrukcji.
3 czerwca 32 roku, to znaczy mniej niż 3 miesiące przed samymi zawodami Challenge, został oblatany samolot RWD-6 i już w kilka dni po oblocie, podczas prezentacji dla władz, Jerzy Drzewiecki podczas lotu prędkością bliską, prędkości minimalnej, samolot przez jego pilotowany ulega wypadkowi, skrzydła odpadają od konstrukcji. Świadkowie tego zdarzenia są przekonani, że po prostu Drzewiecki nie miał szansy przeżycia takiego wypadku. Rzeczywiście prędkość była tam ogromna. Chmura dymu była, czy kurzu była ogromna, która podniosła się z lotniska Mokotowskiego. Okazuje się, że Drzewiecki wypadając z kabiny poturbował się, ale przeżył, został odwieziony do szpitala i po miesiącu rekonwalescencji wrócił do codziennego życia. Podkreśliłbym tutaj też, że w końcu w ramach polskich konstrukcji udało się zdobyć solidny, niezawodny silnik konstrukcji brytyjskiej, Armstrong Siddeley Jennet Major, to znaczy 7-cylindrowy gwiazdowy. Konstrukcja wypróbowana, już z dosyć solidną mocą startową. Widzimy tutaj samolot Karpińskiego podczas Challenge'u. Wystartował na bramkę z takim bardzo wielkim kątem. Było to możliwe właśnie dzięki zastosowaniu silnika, nie tylko właśnie dzięki mechanizacji skrzydeł, ale właśnie ten tutaj praktycznie wisi na silniku. Samolot, który został rozbity, miał być przeznaczony dla Stanisława Płonczyńskiego, który był pracownikiem LOT-u. Ten samolot był ufundowany przez LOT. W ogóle warto nadmienić, że te maszyny challenge'owe nie były fundowane przez wojsko, ale były fundowane przez społeczeństwo w ramach Ligi Obrony Przeciwgazowej i Przeciwpowietrznej oraz przez jakieś organizacje tutaj na Challenge 32 i 34 również polskie linie lotnicze LOT fundowały samolot, żeby mógł wystartować w tych zawodach. Prędkość maksymalna wypróbowana podczas Challenge'u 216 km na godzinę. Prędkość minimalna 54 osiągnięte przez żwirkę na Challenge'u. Wiemy, jak Challenge się skończył, Żwirko z Wigurą wygrali. Tutaj już prezentacja na ten temat miała miejsce, więc nie będę wiele o tym mówił. Krótko mówiąc, co do samej katastrofy, to w zasadzie przyczyna cierlickiej katastrofy była, można powiedzieć, prawdopodobnie zupełnie identyczna jak katastrofa Drzewieckiego. A to, że właśnie tylne okucia w tym samolocie skrzydeł, były zbyt mocno nadwyrężane. Było to zjawisko, które do tej pory nie było zbyt dobrze znane. Chodziło o siły skręcające, które działają na skrzydło, które nie wynikało, bezpośrednio te siły nie wynikały ze zjawisk dotychczas znanych. Dopiero później, też po katastrofach, które odbyły się nawet w ramach Challenge'u maszyn Breda 33 włoskich oraz Messerschmittów, które nawet nie stanęły do zawodów Challenge 32 z bardzo podobnych powodów, stwierdzono, że przy tych prędkościach przekraczających już 200 km na godzinę dochodzi do zjawisk aeroelastycznych, które nie były do tej pory znane. Najpierw spróbowano zwiększyć sztywność skrzydła jedynego pozostałej sztuki RWD-6. Tutaj widzimy, że jest to SP-AHL, to znaczy ten sam samolot, który widzimy tutaj, jak startuje na bramkę. On został najpierw, skrzydło zostało wzmocnione takim sposobem, że zamiast płótna na tylnej części skrzydła została tutaj dana sklejka, która jednak jest sztywniejsza niż płótno, prawda? Ale to nie było wystarczające. Dalej te skrzydła się nam kręciły. Dopiero dodanie drugiego zastrzału. Tutaj widzimy, że jest jeden zastrzał i drugi zastrzał. One są przymocowane do jednego żebra, który jest w ramach skrzydła, do takiego wzmocnionego rzeczywiście żebra, to tutaj dopiero to pomogło i okazało się zbawienne dla tego samolotu. I między innymi Witold Richter
który też bardzo długo działał na lotnisku Mokotowskim i z którego wspomniętych czerpałem podczas tworzenia tej prezentacji, wspomina, że był to samolot niesamowicie przyjemny w pilotażu po tym, jak zostały już tutaj te zastrzały wzmocnione. To on w samych superlatywach mówi o tym samolocie. On był jeszcze ciągle bardzo lekki, na przykład w porównaniu z RWD-9. Dzięki temu start odbywał się, jak on sam mówił czy pisał w swojej książce Skrzydlate wspomnienia. W ogóle polecam książkę, jakby ktoś chciał więcej, to Skrzydlate wspomnienia, świetna książka. I tam wspomina, że RWD-6 miał drugi najkrótszy start zaraz po tym wspomnianym już RWD-7, po tym rekordowym samolocie wyczynowym. Kolejna konstrukcja, tutaj już przechodzimy do zupełnie innych koncepcji, chociaż wrócimy jeszcze do maszyn szalanżowych. RWD-8 to był samolot, który aż do lat 60. pozostał w ramach polskiego lotnictwa. Był rekordzistą, dlatego że wyprodukowano około 550 sztuk tego samolotu, nie tylko w Warszawie, ale również w Białej Podlaskiej, właściwie w fabryce PWS, to znaczy Podlaskie Warsztaty Samolotowe. I nie tylko została ta maszyna wyprodukowana i zaprojektowana dla aeroklubów, ale również dla wojska, to znaczy podstawowe szkolenie pilotów wojskowych właśnie przebiegało przeważnie na tych samolotach. I ponownie bym tutaj się odwołał do tych pilotów II wojny światowej, do bohaterów Dywizjonu 303 i innych. Oni właśnie również na tym samolocie latali, również się szkolili. Była to podstawowa maszyna szkoleniowa. Ponownie skrzydło typu parasol. I tutaj na modelu, który już wysyłam, mogą się Państwo przekonać, jak to wygląda. To znaczy, skrzydła nie są przymocowane do kadłuba bezpośrednio, ale są na zastrzałach. Tutaj tego za bardzo nie widać, bo tutaj jest cień, ale bezpośrednio ten model jeszcze się w ramach możliwości dosyć udał, powiedzmy, jest najrówniejszy z nich wszystkich chyba. Także tam troszkę widać, jak to zostało rozwiązane. Samolot był budowany z silnikiem 120-konnym, co się okazało dla tych mas startowych bardzo już przyjemną mocą, która pozwalała na bardzo już ciekawe osiągi. Jedna sztuka tylko została wykonana z silnikiem gwiazdowym pod nazwą Czarny Piotruś. Inżynier Nowkuński, on tutaj został też przeze mnie nadmieniony, nie tylko ze względu na to, że pojawi się nam jeszcze troszkę później jako bohater w zasadzie w ramach samolotu RWD-9, ale chciałem go tutaj nadmienić, dlatego że on studiował razem z Wigurą, razem z Rogalskim, razem z Drzewieckim. W zasadzie wszystkie te osoby, które tutaj nam się z imienia, nazwiska pojawiają, to byli koledzy prawie że klasowi, można powiedzieć. Dziękuję. RWD-6 wraca. RWD-6 bis. Tak. Co do jeszcze tego, warto też nadmienić, jak już wspomniałem, Wigurę. To był ostatni samolot, w którym jakby wstępne obliczenia wykonał Wigura. I to był również akurat samolot, gdzie z jego szkiców, które wynikały ze spotkań z pozostałymi konstruktorami, z jego szkiców wychodzono tutaj, to była właściwie pozycja wyjściowa, właśnie to były szkice Wigury. Gdybyśmy wrócili do samolotu WR-1, to znaczy Wigura Rogalski, jedna z tych pierwszych z połowy lat 20., stwierdzimy, że koncepcja tego samolotu jest dosyć podobna. Niestety zdjęć samolotu WR-1 zachowało się bardzo niewiele, prawdopodobnie, nie wiem, czy tylko jedno albo dwa zdjęcia się zachowały, ale można powiedzieć, że koncepcja była bardzo podobna. Skrzydła składane, czyli ponownie możliwość hangarowania w zimie wielu samolotów w hangarze. Poza okresem zimowych samoloty stały, to się również zdarzało, szczególnie w wojsku, stały na zewnątrz i aż tak bardzo im to nie przeszkadzało. Chociaż oczywiście ich tutaj w zasadzie okres życia, resurs, można powiedzieć, trochę był przez to zaniżany, dlatego że oczywiście nie jest to do końca optymalne przy konstrukcji drewnianej. Od 1934 roku konstruktorzy zaczęli stosować nowy typ lotek, a poza tym warto też nadmienić, że
to był samolot bardzo udany, bardzo popularny, istniał w wielu odmianach, do skoków, do lotów nocnych. Były też wersje ze zwiększonymi zbiornikami do lotów długodystansowych ze zbiornikiem w baldachimie. Również została licencja na produkcję tych samolotów sprzedana za granicę, do Jugosławii, nawet do Czechosłowacji. Akurat w Czechosłowacji nie powstała ani jedna sztuka tego samolotu, ale rzeczywiście samolot niezwykle popularny i o ile w jakichś starych wspomnieniach pilotów mówi się o RWDziakach, o samolocie jako RWDziak, to bardzo często chodzi o RWD-8, dlatego że powstała ich tak wielka ilość. Tutaj właśnie warto też wspomnieć, że jakby Państwo chcieli zobaczyć samolot w locie, to jest ponownie możliwe. To jest replika, którą tutaj podaję w cudzysłowie, dlatego że tak chyba powinno się tutaj napisać. Ten samolot, chociaż wygląda z zewnątrz bardzo podobnie, to on jest zgoła inny pod względem konstrukcyjnym. Między innymi w zasadzie ten kadłub to nie jest kratownica z rur metalowych czy stalowych pokryta płótnem, ale to jest konstrukcja półskorupowa. Akurat pan Henryk Wicki, który zbudował ten samolot w swoich zakładach, dlatego że on się specjalizował w budowie samolotów składanych z kitów, i do dnia dzisiejszego to robi, zdecydował się przeprojektować RWD-8 na konstrukcję półskorupową, która jest zdecydowanie łatwiejsza w dzisiejszych czasach do wykonania. I ten samolot lata, można go widzieć, miałem go możliwość widzieć na żywo w zeszłym roku w Dęblinie i jest też taką ozdobą różnych spotkań lotniczych w Polsce. Co jest tutaj ciekawostką? Ze względu na dźwięk i ze względu na to, że nie ma na dzień dzisiejszy już wielu silników z cylindrami wiszącymi. Nie ma wielu silników dostępnych. Już w zasadzie oprócz czeskich Waltrów to w zasadzie nie ma opcji, żeby taki silnik kupić. Poza tym te Waltery, one już są też starsze, już nowych też praktycznie nie ma, więc tutaj jest zastosowany silnik czeski Werner gwiazdowy. Można powiedzieć, że to jest wspomnienie tego jednej jedynej sztuki polskiego samolotu RWD-8 z silnikiem Czarny Piotruś Nowkuńskiego. Ewentualnie właśnie w Jugosławii też latały te RWD-8 z silnikami gwiazdowymi. Żebyśmy szli troszeczkę dalej i konstrukcja znowu ciekawa, z silnikiem tym samym jak w oryginale RWD-8, czyli Walter Junior albo również PZ Inż Junior, polskie zakłady inżynieryjne, z mocą 120 koni. Powstał samolot jednomiejscowy, akrobacyjny, górnopłat, samolot, który powstał w bardzo ciekawym celu, dlatego że Jerzy Drzewiecki tutaj przy współpracy z młodszymi kolegami, ale on był tutaj głównym pomysłodawcą tego samolocika. W zasadzie jego celem było osiągnięcie bardzo porównywalnych własności lotnych jak PZL-7, to znaczy myśliwiec budowany przez zakłady w Warszawie, który miał służyć do tego, żeby piloci wojskowi latali przy mniejszych nakładach finansowych, dlatego że ten samolot był oczywiście mniejszy, miał znacznie bardziej ekonomiczny silnik i właściwie umożliwiał, był łatwiejszy też w pilotażu nieco, ale przede wszystkim chodziło o to, żeby własności lotne i możliwości manewrowania były zbliżone do samolotu P7, do tego jednego z Puławszczaków, bo to są właściwie konstrukcje konstruktora Puławskiego, nazywane właśnie do czasów II wojny światowej Puławszczakami. No tutaj nie udało się zainteresować wojska, niestety.
Nie wiem, co dokładnie miało na to wpływ, ale tylko samoloty RWD-10 latały w aeroklubach, ale były przez pilotów doświadczonych bardzo kochane, przez wielu uznawane za w ogóle najlepszy samolot, najfajniejszy, najprzyjemniejszy w pilotażu, zbudowany przez RWDziaków, czyli 23 sztuki, jak na samolot akrobacyjny, jak na polskie lotnictwo przedwojenne. Całkiem spora ilość sztuk została zbudowana tego samolotu i tak właśnie wtedy było. Co do jeszcze takiej ciekawostki, zrealizowano taką symulację walki między samolotem chyba P9, właśnie już kolejną wersją rozwojową tych puławszczaków, tych myśliwców polskich. Zorganizowano bitwę symulowaną między P9 oraz RWD-10 i RWD-10 tę bitwę symulowaną wygrało z tym myśliwcem, ciężkim, uzbrojonym. Po prostu był to samolot niezwykle zwrotny, już również szybszy, a miał silnik chyba pięciokrotnie słabszy. Ale tutaj nawet pokonał ten całkiem dobry samolot polski, samolot myśliwski. Na początku lat 30. polskie właśnie te myśliwce z serii P, te puławszczaki, były uznawane za jedne z najlepszych myśliwców w ogóle na świecie. To później w drugiej połowie lat 30. już nie było aktualne i w 39. roku oczywiście w zupełności ustępowały Messerschmittom. Dobra, wróćmy może do maszyn challenge'owych, RWD-9, to znaczy jak widać nawet jeśli, no już nie ma, ten model już jest z powrotem, ale jeżeli przyglądali się Państwo modelowi RWD-6, no to widać tutaj wiele, wiele podobieństw. Ponownie mamy górnopłat zastrzałowy, już tym razem dwa zastrzały, już tutaj nie ryzykowali konstruktorzy innej konstrukcji. Oblot udało się wykonać jeszcze w roku 1933. Na początku ten samolot posiadał silnik Buccaneer Menasco. Warto go tutaj wspomnieć dlatego, że w zawodach Challenge 34 brały obok samolotów RWD-9 również udział samoloty PZL-26. I były to samoloty udane, można powiedzieć, rzeczywiście konstrukcyjnie. Były to samoloty nowatorskie, też ze względu na całometalową konstrukcję. Właśnie zakłady PZL już w roku 1932 wystawiły PZL-19 do zawodu Challenge. Zastosowano tam konstrukcję tzw. Kesson-Misztala, to znaczy inżynier Misztal pracujący w zakładach PZL wymyślił sposób do budowy skrzydła metalowego, który dawał temu skrzydłu bardzo wysoką wytrzymałość przy niskiej masie startowej, masie ogólnie tego skrzydła. To było dzięki zastosowaniu blachy falistej wewnątrz samego kesonu skrzydła. W roku 1934 ponownie konstruktorzy PZL-a zastosowali rozwiązanie bardzo podobne, to znaczy Kesson Misztala i zastosowali silnik Menasco Buccaneer. Niestety, producent udzielał na te silniki tylko 75 godzin gwarancji. I po 75 godzinach gwarancji, nie chcę powiedzieć jak jeden mąż, ale prawie że można powiedzieć, wszystkie te silniki odpadały. I po wykonaniu tego właściwie oblotu, tej trasy challenge'owej 9,5 tysiąca kilometrów, te silniki już były na tyle nadwyrężone, że w zasadzie ani jeden PZL-26 nie zakończył na dobrą sprawę tych zawodów, albo chyba może jeden zakończył, ale na takich tylnych już miejscach, ze względu na to, że pilot nie udało mu się pilotowi dokończyć lotu z prędkością maksymalną. Jeszcze w tej ostatniej, krótkiej już bardzo konkurencji ten silnik po prostu padł. Na szczęście konstruktorzy RWD-9 zastosowali, dogadali się po prostu z polskimi zakładami Szkody, i konstruktor Nowkuński, Stanisław Nowkuński, można powiedzieć geniusz pod tym względem, zbudował niesamowity silnik dziewięciocylindrowy z osiągami takimi, że nawet na dzień dzisiejszy byłby to majstersztyk.
Silnik, który wytrzymał wszystkie zmagania challenge'owe. Maszyny RWD9 zakończyły po prostu na czołowych miejscach, na dwóch pierwszych miejscach zakończyły zawody challenge. Oprócz tego również ekipa czeska brała tutaj udział w challenge'u z silnikiem Walter Bora, nieco słabszym. Tutaj mamy 220 koni mechanicznych, 290 koni mechanicznych w silniku nowkuńskiego. GR760, G jako gwiazdowy oraz R jako reduktor, to znaczy przekładnia. To był silnik, który stosował przekładnię, wprawdzie z małym przełożeniem, ale dzięki temu miał jeszcze lepsze osiągi. Przy niezastosowaniu przekładni prawdopodobnie przy tej wielkości śmigła mielibyśmy już śmigło naddźwiękowe, które osiąga na końcach właściwie śmigła już wysokie prędkości, zbliżające się do prędkości dźwięku. Prędkość maksymalna do prędkości minimalnej warto tutaj wspomnieć, dlatego że to jest też wartość na dzień dzisiejszy bardzo trudna do osiągnięcia i w zasadzie przez samoloty sportowe nieosiągalna, osiągalna tylko przez jakieś właśnie szybkie samoloty myśliwskie i inne tego typu. Przy tych prędkościach, które właśnie on osiągał, to była niesamowita konstrukcja, już takie zupełne udoskonalenie koncepcji szalanżowej, składanie skrzydła w ciągu 46 sekund. Prędkość minimalna właśnie na poziomie 50 km na godzinę. Prędkość maksymalna przekraczająca 250 km na godzinę. No po prostu same superlatywy. Samolot czteromiejscowy, tutaj z tyłu widać w stosunku do RWD-6, które było dwumiejscowe. Tutaj challenge, te kolejne edycje, w roku 34 ta edycja już wymagała albo punktowała dodatkowo kolejne miejsca i żeby właśnie też osiągnąć tę punktację wyższą, zastosowano tutaj kolejne miejsca. Samolot już tutaj zdecydowanie cięższy, zdecydowanie mniej ekonomiczny niż choćby RWD-6. Samolot naprawdę wyczynowy, nie taki, do którego można wsiąść i polecieć sobie na wycieczkę, jeżeli nie jest się takim rzeczywiście wyczynowcem, pilotem już praktycznie zawodowym. No i to też doprowadziło do katastrofy generała Orlicza Dreschera, który był wielkim zwolennikiem RWD-ków, wielkim zwolennikiem i propagatorem polskiego lotnictwa sportowego. Także ku w zasadzie tak wielkiemu smutkowi z polskich lotników sportowych generał zginął jako pasażer w wodach Zatoki Gdańskiej. On poleciał przywitać swoją małżonkę, która była Amerykanką, wracała w zasadzie statkiem ze Stanów Zjednoczonych i chcieli tam właściwie zrobić kilka przelotów. Samolot uderzył w tafle wody, jednak to jest bardzo trudne tutaj określenie wysokości nad wodą. To mogę potwierdzić, że nad wodą człowiek nie wie, czy jest na wysokości 2 metrów, czy na wysokości 50 metrów. Woda w ogóle nie ma żadnego tutaj, nie daje takiej perspektywy, którą daje jakikolwiek teren, grunt stały po prostu. I tak właściwie zakończyło swoje życie techniczne, zakończyła jedna sztuka RWD-9. Oprócz tego samoloty zostały sprzedane też za granicą, latał w Hiszpanii jeden. Samoloty czechosłowackie też były użytkowane przez lotnictwo wojskowe. Ogólnie konstrukcja niezwykle udana, ale ze względu też na to, że już tutaj można powiedzieć osiągnięto szczyt w tym lotnictwie sportowym, kolejnego szalanżu już nie było, ale te konstrukcje szalanżowe przyniosły owoce. Przede wszystkim RWD-13, bardzo przyjemny samolocik, już taki przeznaczony dla latania sportowego, gdzie mieliśmy silnik znacznie słabszy, to znaczy już żadnych 270 koni, ale takich bardziej przyjaznych 130 koni dla tej danej masy startowej. Trzy osoby,
na pokładzie mogły siedzieć. Zastosowano tu mechanizację skrzydła ponownie, bardzo podobną jak w RWD-9, ale nie tak zaawansowaną. Tutaj mieliśmy sloty, była również możliwość tego twardego lądowania ze stosunkowo wielkiej wysokości. Wspominał tutaj też Witold Richter sytuacji, kiedy można sobie to wyobrazić nawet z punktu widzenia dnia dzisiejszego jako coś niesamowitego. Jerzy Drzewiecki, czyli jeden z konstruktorów, wziął ze sobą do kabiny dziennikarza. Zwykłego dziennikarza, który po raz pierwszy leciał samolotem. Posadził go koło siebie, powiedział, a teraz weź drążek i według instrukcji, samej instrukcji Drzewieckiego, ten dziennikarz wykonał cały lot tym samolotem. Drzewiecki nawet nie dotknął sterownic, niczego. Po prostu dziennikarz tylko dzięki opisowi Drzewieckiego był w stanie tym samolotem lecieć. I właśnie tutaj Richter też wspomina ten bardzo nietypowy sposób lądowania, gdzie przy już widoczności lotniska pilot ściągał moc obroty silnika na bieg jałowy. To tak samo ląduje się każdym innym samolotem, ale sportowym, ale tutaj w tym wypadku nie było tego, powiedzmy, podejścia do lądowania klasycznego na optymalnej prędkości, ale pilot po prostu przyciągał drążek do siebie, samolot sobie tak leciał, przepadał, te sloty utrzymywały go ciągle w locie, nie dochodziło do przeciągnięcia, a nad samą ziemią tylko dawał tak zwaną szprycę silnikiem, to znaczy lekko dawał mocy tak, żeby pod skrzydła i dostało się nieco więcej powietrza i żeby troszeczkę tylko ten samolot przyspieszył bardzo nieznacznie i ten samolot bez uszczerbku lądował na krótkiej, bardzo krótkiej odległości. Jerzy Drzewiecki miał taki cel, dlatego że on był wytrawnym sportowcem. Miał swój też kajak silnikowy, który sobie sam zbudował. Lubił turystykę górską i był narciarzem. To miał w planie wylądować RWD-13 na zamarzniętym, nie morskim oku, ale w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, w Tatrach. Chciał wylądować i tam od razu jeździć na nartach. To mu się nigdy nie udało. Ale tutaj przypomina się historia takiego sławnego szwajcarskiego lotnika górskiego Hermana Geigera, który jako pierwszy lądował na lodowcach i na stromych zboczach alpejskich. Można powiedzieć, że tak przynajmniej twierdzą znawcy, że gdyby miał samolot RWD-13, to zrobiłby to jeszcze szybciej. On lądował tam Piperem Cubem, ale Piper Cub nie miał tak dobrych osiągów jak właśnie RWD-13. Przy tym Piper Cub jest do dnia dzisiejszego uznawany jako taki pierwszy samolot z własnościami krótkiego startu lądowania. Na dobrą sprawę to raczej był właśnie samolot czy RWD-9, powiedzmy, nie będę tam wracał do RWD-6, ale RWD-9 z całą pewnością był jednym z pierwszych, być może nawet pierwszym samolotem na świecie z własnościami STOL tak zwanym, czyli Short Take-Off and Landing, krótki start i lądowanie. Produkcja RWD-13 około 90 sztuk, całkiem już ciekawe prędkości przelotowe, około 180 km na godzinę, już można tą turystykę nawet po Europie, już tą dużą turystykę, jak to mawiano wtedy, to już tutaj można się tym parać i tego dokonywać, bo faktycznie to są już całkiem sympatyczne osiągi, jak również zasięg 900 km. W linii prostej można Polskę wszerz i wzdłuż przelecieć na jednym tankowaniu. Rozbieg rzeczywiście krótki, 125 metrów. Oprócz tego, że mieliśmy wersję zwykłą, trzymiejscową, to też została wyprodukowana wersja sanitarna na 15 sztuk i ona została też doceniona w jednej z konkurencji w Szwajcarii, gdzie zyskała specjalną nagrodę dla takiego właśnie rozwiązania. W 1937 roku jako taki ostatni zupełnie tutaj przedstawiciel tej rodziny szalanżowej został oblatany samolot RWD-15, już znowu z mocniejszym silnikiem Gypsy 205 koni, samonastawne śmigło po raz pierwszy w polskich samolotach sportowych. Akurat śmigło samonastawne ma taką właściwość, że kręci się
ciągle z takimi samymi obrotami, nastawia tylko swój skok według tego, jak szybko chcemy lecieć i w jakim, można powiedzieć, jakim trybie lotu jesteśmy, to znaczy przy starcie inaczej, przy wznoszeniu inaczej, podczas lotu w trasie też jest ten samolot inaczej, stośmigło inaczej nastawione. Przejdźmy teraz nieco do już samolotów, które nie zostały wyprodukowane w takiej ilości sztuk ze względu na to, że ich rozwój, ich tutaj budowę, obloty, obliczenia przerwała wojna. RWD-11 był bardzo ciekawą koncepcją samolotu dyspozycyjnego, czy bardziej już transportowego dla 8 osób, włącznie z pilotem, jednym pilotem. Zastosowano tutaj już dwa silniki, które umożliwiały oczywiście w ramach awarii jednego dolot na jednym silniku. W 1936 roku ten projekt został oblatany, ale samolot nie został przyjęty przez LOT do służby, chociaż wykazywał lepsze parametry niż samoloty wtedy będące we służbie LOT-u. Powodem prawdopodobnie właśnie były te spory na linii wojsko oraz RWD. RWDziacy wtedy, ze względu na to, że mieli podpisany kontrakt z LOT-em, to zainwestowali w rozwój tego samolotu, ale ze względu na to, że ten samolot nie został zakupiony przez LOT, tylko jedna sztuka została przejęta i stała sobie w rogu hangaru, to w zasadzie DWL, spółka, była w zasadzie na granicy bankructwa, ale przetrwali, wzięli pożyczki w ramach rodziny. W zasadzie można powiedzieć, to było to tak, że no, mało brakowało i już w 1936 roku, czy na przełomie 1936-1937 roku mielibyśmy tutaj koniec doświadczalnych warsztatów lotniczych. Tak się ostatecznie nie stało. Co ciekawe, po przejęciu techniki polskiej przez Niemców, ten samolot był przez Niemców wykorzystywany. Prawdopodobnie oni uznali, że jest dość dobry. Samolot kolejny wykonywany w większej serii. Konkretnie mamy tutaj 65 sztuk do początku wojny. No jednak troszkę zbiegły się te już tutaj decyzje wojska z tymi dramatycznymi wydarzeniami bezpośrednio przed wojną oraz później z wojną. On był oblatany wprawdzie w 1935 roku, ale produkcja rozpoczęła się dopiero w 1938 roku. I to w Lublinie, w lubelskich warsztatach samolotowych. Samolot RWD-14 Czapla, przedtem koncepcyjnie nazywany RWD-12 i dlatego mamy go tutaj też w tej chwili. Również samolot w koncepcji, czy jakby jeśli chodzi o układ, to był to parasol. Miał już potężny silnik w porównaniu z tymi poprzednimi. Był to samolot zbudowany konkretnie pod wymagania wojska. To znaczy samolot obserwacyjny. Widać tam też z tyłu był karabin dla obserwatora, który mógł tutaj bronić samolotu. Karabin był również z przodu, gdzie właściwie pilot mógł również strzelać. I samolot na początku zmagał się z olbrzymimi problemami. Samolot w ramach prób w locie wpadał w korkociąg. Piloci doświadczalni wyskakiwali z tego samolotu, on się rozbijał. No po prostu jakąś taką złą pasę tutaj na początku prezentował ten samolot. Zwróciłbym uwagę na to, bo to się tak nie wydaje. To jest samolot, który wygląda zupełnie inaczej niż RWD-9, prawda, z tą piękną kabiną przeszkloną, z drzwiczkami do tego tylnego wejścia dla pasażerów i w ogóle taki po prostu samolot rzeczywiście elegancki w stylu. Ten już tutaj bardziej wygląda nam Czapla jak taki samolot jakby starszy z naszego punktu widzenia. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, ale nie dajmy się zmylić, dlatego że zostały tutaj wykorzystane te najlepsze doświadczenia, które RWDziacy zdobyli do tej pory. To znaczy bardzo dobrze, bardzo mocno jeśli chodzi o amortyzatory, bardzo mocne, bardzo doskonałe, o dużym skoku, które umożliwiały też takie mocne przyziemienia, nawet na bardzo nierównych lotniskach. Widzimy też duże koła.
które też na tym modelu się tutaj pokazują, szczególnie jeżeli porównamy z innymi modelami, one są wszystkie w tej samej skali 1 do 72. Poza tym skrzydło z bardzo zaawansowaną mechanizacją. Tutaj nam się pokazuje taki dziubek z przodu i to jest właśnie slot z przodu tego skrzydła. Podobnie z tyłu na krawędzi spływu mamy klapy, więc wszystko jakby tutaj nam pasowało i wszystko tutaj nam ci konstruktorzy zastosowali. Może spytacie, dlaczego ten samolot nie ma krytej kabiny? I to by było na pewno bardzo dobre pytanie. Ja też się nad tym długo zastanawiałem, dlaczego na przykład samolot PZL-11, ten najnowszy w owym czasie, w 1939 roku, myśliwiec polski, miał odkrytą kabinę. I dlaczego na przykład radzieckie samoloty, już też dość zaawansowane, Polikarpowy, również miały otwartą kabinę. Piloci byli przekonani aż do 1939 roku w wielu krajach, że zakryta kabina nie umożliwi im tak dobrej obserwacji okolicy. Byli przekonani, że jeżeli będą ograniczeni przez owiewkę, przez zamkniętą kabinę, to stracą swoje podstawowe tutaj zmysły, oprócz wzroku również częściowo słuch. I było to rzeczywiście do lat 40. nawet w ramach szkolenia były ciągle stosowane kabiny otwarte. I podobnie było w samolotach obserwacyjnych, których właśnie Czapla też była. W Niemczech latały samoloty obserwacyjne, w Wielkiej Brytanii były samoloty obserwacyjne i były wszystkie bardzo podobne. I miały wszystkie otwartą kabinę. Dopiero doświadczenia pierwszych tygodni, miesięcy, nawet lat wojny pokazały, że to jest koncepcja, którą trzeba opuścić i że owiewka kabiny nie przeszkadza tak bardzo pilotowi, żeby przestał się orientować. A aerodynamiczne i inne tutaj te plusy, które ma zamknięta owiewka, zamknięta kabina, to w zasadzie wygrywają nad jakimiś tam minusami. Ogólnie też dla pilotów na początku, tak się wydawało po doświadczeniach z I wojny światowej, wydawało im się, że zwrotność jest najważniejszą cechą samolotu. Później okazało się w II wojnie światowej, że nie zwrotność, ale szybkość zwycięża. RWD-17, tutaj kolejny samolot, miał być typem pośrednim między samolotem RWD-8 i akrobacyjnym RWD-10. Nie wiemy dokładnie, ile zostało ich wyprodukowanych. Wojsko doceniło tę konstrukcję, ale już niestety zbyt późno. W 1938 roku Ludomir Rajski już nie był w swojej pierwotnej funkcji, już inni decydowali i wtedy wyglądało, że to lotnictwo sportowe dostanie nowego impulsu i że właśnie choćby zakłady RWD, ale również inne zakłady zaczną produkować samoloty, które naprawdę mogą być w wojnie przydatne. Tak się nie zdarzyło, czasu zabrakło. Chociaż koncepcje tutaj były, choćby nowy myśliwiec już zdecydowanie bardziej nowoczesnej konstrukcji będzie na samym końcu, dlatego że RWD również, grupa pracowała nad takim samolotem. Tutaj przy RWD-17 powstał samolot bardzo podobnej koncepcji jak RWD-8, wzorowany na tym samolocie, udoskonalony, nie zdążył zbyć tak spopularyzowany, oczywiście jak RWD-8. Ciekawostką na pewno jest to, że powstał również wodno-samolot, czyli hydroplan, inaczej mówiąc, który był właściwie, był próbowany, był w fazach jakichś testów i latania takiego już początkowego. Prototyp zatopiony na helu, a dwie sztuki zostały ewakuowane do Rumunii i są nawet zdjęcia z Rumunii tego samolotu, który jest na podwoziu kołowym, ale ewidentnie widać, że to jest samolot RWD-17W, to znaczy ten właśnie wodny. Polska nie miała już jakoś interesu, nie była zainteresowana powrotem tych samolotów z Rumunii. One zostały po prostu wtedy w Rumunii. Przetrwały wojnę, ale zostały tam. Tutaj chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tej zupełnie początkowej koncepcji RWD-ków i tego, co oni budowali jako swoje pierwsze konstrukcje. Samolot JD-2, samolot RWD-1, 2, 4 i tak dalej, to miały być samoloty
popularne, to miały być samoloty dostępne dla użytkowników, takie, które spopularyzują latanie wśród szerokiej rzeszy ludzi, którzy chcą po prostu latać dla własnej przyjemności, w celach turystycznych, nawet może w celach handlowych. I RWD nie porzuciło tych celów i powstały samoloty, można powiedzieć, trzech typów, dlatego że to jest RWD 16, to jest RWD 16 bis, a to jest RWD 21. Jak widzimy, RWD 16 i 16 bis są znacznie mniej do siebie podobne niż RWD 16 bis i RWD 21. A to dlatego, że rzeczywiście można powiedzieć, że RWD 21 było rozwojem w jakiś sposób RWD 16 bis, a RWD 16 okazał się nie do końca udaną konstrukcją ze względu na niestateczność kierunkową. Zachowywał się nie do końca tak, jak konstruktor sobie to wyobrażał i dlatego powstały samoloty RWD 16 bis. Silniki ogólnie w tym zakresie do 100 koni, to znaczy po prostu nieco słabsze, zdecydowanie bardziej ekonomiczne, co tutaj też nadmieniłem, to znaczy koszty paliwa w przeliczeniu później na kilometr nawet niższe niż koszt przejazdu samochodem. Produkcja została niestety zatrzymana przez wojnę, dlatego że zainteresowanie było potężne. Cena tego samolotu, choćby RWD 16 bis albo RWD 21, była porównywalna do ceny nowego samochodu. Niektórzy mówią o dwóch tanich samochodach, w zależności od tego oczywiście, jaki tam samochód weźmiemy pod uwagę. Ale poza tym, nie tylko, że człowiek płacił za ten samolot nie aż tak dużo, to jeszcze oprócz tego miał wiele ulg. Między innymi nie musiał płacić w ogóle za silnik. To znaczy silnik był mu wynajmowany i w zasadzie koszt silnika, zakupu silnika i jakiegoś tam jakichś napraw ponosił fundusz, który był ustanowiony przez państwo we współpracy z Ligą Obrony Przeciwpowietrznej i Przeciwgazowej. A oprócz tego nabywca mógł sobie odliczać zakup tego samolotu od podatku. Więc po prostu ulgi nastawione na maksimum i dlatego zainteresowanie rzeczywiście było duże. Ponownie można powiedzieć, że wojna zatrzymała ten rozwój i zatrzymała te koncepcje. Tutaj chciałem podkreślić jedno wydarzenie, które w ramach nawet, czy nie tylko Polski, ale w ramach tutaj w ogóle naszej części Europy to zdarzenie było wyjątkowe, ze względu na to, że nie odbył się kolejny szalanż po roku 1934. Zostały pewne fundusze ze zbiórek, dlatego że LOP organizował zbiórki na właśnie te cele reprezentacji sportowej, ale i ta kwota, i ta pula okazała się stosunkowo duża, zdecydowano, dobra, zmieniamy koncepcję i zamiast maszyn wyczynowych, na przykład w ilości 10 sztuk, będziemy mieli znacznie więcej sztuk, ale samolotów dostępnych dla aeroklubów. I właśnie to zdjęcie z 27 września 1937 roku pokazuje scenę przekazania samolotów RWD, to co wszystko widzimy, to są wszystko samoloty RWD aeroklubom. Tutaj od przodu widzimy cztery samoloty RWD 13 w wersji sanitarnej, czyli tej ratowniczej. Później samoloty RWD 10 akrobacyjne, te już wcześniej też wspomniane, jednomiejscowe. Następnie rząd samolotów RWD 13 w wersji takiej zwykłej, że tak powiem, trzyosobowej, a następnie cztery rzędy samolotów RWD 8, czyli tych najwięcej produkowanych. W pierwszym rzędzie stoją samoloty wyprodukowane w warszawskich zakładach na Okęciu, czyli w DWL-u. Te trzy rzędy to są wyprodukowane w zakładach PWS. Akurat samoloty wyprodukowane w Warszawie cechowały się nieco lepszymi parametrami, były bardziej przez pilotów lubiane, były też lżejsze, po prostu były wykonane z nieco większą starannością. Tutaj jedna z ciekawostek, że jeden z tych samolotów RWD, który tutaj stoimy, nie wiemy który, ale został ufundowany przez miasto Cieszyn. Dlatego, że
Oprócz tego, że LOP zbierał właściwie pieniądze w jedną pulę, to oprócz tego znaleźli się też sponsorzy, którzy zasponsorowali całość samolotu. Chyba tylko dwie albo trzy osoby prywatne, które po prostu zasponsorowały samolot dla aeroklubu, jakiegoś tam, dowolnie wybranego, ale oprócz tego też grupy. Tak się składa, że bardzo, bardzo wiele tych samolotów było zakupionych przez śląskie organizacje i miasta. I możemy być dumni z tego, że też miasto Cieszyn w tym czasie jeden taki samolot tutaj zafundowało. No byłoby wielką ciekawostką stwierdzenie, który konkretnie. Nie wiem nawet, szczerze mówiąc, czy to było dokładnie tak rozdzielone, że ten jest od tego, a tamten ufundował ktoś inny. Ale o ile tak jest, to by była naprawdę wisienka na torcie tego wykładu choćby nawet. Nadmienię już tylko, ponieważ zbliżamy się już do zupełnego końca, to nadmienię inne projekty, które w ramach zespołu RWD powstały. RWD 18 to był samolot dyspozycyjny, samolot dwusilnikowy, pięciomiejscowy, taki można powiedzieć samochód osobowy, nieco większy dla pięciu osób. Tylko jeden prototyp został wykonany. On został zbombardowany, zresztą tak jak pozostałe samoloty w hangarze na Okęciu. RWD-19, samolot rekordowy, który był oblatany wprawdzie w 1938 roku, ale te rekordy, w celu pobicia których został zbudowany, zostały wcześniej pobite przez niemiecki samolot ARA-79. Tam chodziło przede wszystkim o prędkość, o właściwie rekord prędkości. RWD-20 to jest też bardzo ciekawy samolot, który powstał ze względu na to, że trzeba było wypróbować, jak się będzie zachowywać samolot z tak zwanym kółkiem przednim. To znaczy z podwoziem, gdzie mamy dwa koła podwozia głównego umiejscowione za środkiem ciężkości samolotu, a jedno kółko umiejscowione przed środkiem ciężkości na dziobie, można powiedzieć, samolotu. To jest koncepcja, którą dzisiaj spotykamy na co dzień. Do lat 40. czy nawet 50. to ciągle była koncepcja znacznie mniej popularna niż tak zwane podwozie klasyczne. To znaczy mamy dwa kółka znajdujące się trochę przed środkiem ciężkości, przeważnie gdzieś pod skrzydłami mniej więcej w tych miejscach, a jedno kółko albo bardzo często tylko, teraz mi wypadło to słowo, ale w każdym razie poza ogonowa, znajdująca się zupełnie z tyłu na ogonie. Prototyp RWD-9, który pozostał w zakładach lotniczych, to został przerobiony, zostało mu dane to przednie kółko. Pilot w samych superlatywach opisywał to, w jaki sposób manewruje się po lotnisku, dlatego że kiedy siedzimy w samolocie z kółkiem ogonowym, to przez przednią szybę widzimy niebo w zasadzie. I chcąc jeździć, po prostu kołować po lotnisku, musimy ciągle wyglądać z lewego lub prawego okienka, żeby cokolwiek zobaczyć i żeby po prostu w coś nie uderzyć, jakąkolwiek przeszkodę. W wypadku kółka przedniego nie ma takiego problemu, siedzimy sobie elegancko, praktycznie jak w samochodie, naprzód wszystko widzimy. Troszkę tutaj może minusem jest nieco większy opór aerodynamiczny w wypadku kółka przedniego, ale poza tym można powiedzieć same plusy. Ten prototyp został tutaj wykonany pod względem stosowania takiego kółka przedniego w samolocie RWD-18, który też będzie jeszcze na kolejnym zdjęciu. Samolot RWD-22 to był również bardzo ciekawy samolot zamówiony przez marynarkę wojenną i samolot, który miał być jako patrolowo-torpedowy, to znaczy samolot rzeczywiście wojskowy, który miał tutaj niszczyć nieprzyjacielskie statki lub je znajdywać. Miała powstać również wersja na kołach, lekki bombowiec RWD-24. Samolot RWD-23 to był dwumiejscowy dolnopłat, który miał być następcą RWD-8, miał lepsze osiągi. Ponownie miał odkrytą jeszcze ciągle kabinę,
I powstał tylko jeden prototyp. 10 sztuk, które były miały być wykonane dla LOP, już nie zostały przed końcem wojny wykonane. Tutaj cała koncepcja polegała na tym, że właśnie już pod koniec lat 30. było oczywistością dla konstruktorów, że przyszłość jest w dolnopłatach. Jak spojrzymy na myśliwce z II wojny światowej, to te najsławniejsze to wszystko są dolnopłaty. Messerschmitt 109, Hurricane, Spitfire, choćby Jak 9 albo jakiekolwiek inne samoloty, Mustang, wszystko to są dolnopłaty i było jasne, że w tym kierunku trzeba iść i dlatego również już samolot szkolny powinien tych pilotów uczyć tego, że siedzą w dolnopłacie, a nie w górnopłacie. Chociaż na dobrą sprawę różnica w pilotażu jest niewielka, ale jednak w widoczności, w niektórych zachowaniach pewne różnice są oczywiście. RWD-25 to już ten raz wspomniany przedtem planowany myśliwiec, który miał osiągami dorównywać choćby Spitfire'owi czy Messerschmittowi 109 i byłby dla nich już tutaj zdecydowanie bardziej równym przeciwnikiem. On miał walczyć w ramach jednego przetargu dla wojska z PZL-45 Sokół, który jest zdecydowanie bardziej znany i kiedy mówimy o myśliwcach początku II wojny światowej, to przeważnie właśnie wspominamy, szkoda, że polskie siły powietrzne nie posiadały samolotu PZL-45 Sokół oraz tutaj jako dalszy konkurent PWS-42. Wszystkie te samoloty miały posiadać jeden typ silnika, to znaczy były budowane pod silnik konstrukcji brytyjskiej, który miał być produkowany również w Polsce na licencji. Tutaj mamy te samolociki pokazane, jak to tak na dobrą sprawę wszystko wyglądało. Samolot RWD-18, czyli ten dyspozycyjny pięciomiejscowy z przednim kółkiem. Tutaj proszę zauważyć i porównać sobie tutaj tylne kółko. Tutaj mamy to przednie kółko, które było w ramach testów oraz tylne klasyczne kółko, czy też płoza ogonowa w RWD-23. Czyli powtarzając, tutaj nam się w zasadzie oprócz drewnianej makiety, nie zostało nic poza tym wykonane dla RWD-18, makieta dla testów aerodynamicznych. RWD-19 w jednym egzemplarzu, samolot niezbyt ostatecznie udany, niewykorzystywany, poza tym, że miał łamać te rekordy, to w zasadzie nie miał innego przeznaczenia. RWD-20 do testów przedniego kółka, RWD-22 samolot torpedowy, RWD-23 który miał być następcą RWD-8 i miał być nowym samolotem szkoleniowym w aeroklubach oraz w wojsku, oraz RWD-25 i znowu tylko koncepcja pozostała. Tu jest akurat model kartonowy na zdjęciu, dlatego że nawet żadnego takiego porządnego zdjęcia nie mamy z tego okresu. Wiemy tylko z rysunków, jak to wszystko miało wyglądać. Także szanowni Państwo, już zbliżamy się do zupełnego końca i ze względu na to, że zaczęliśmy od tych osób, które nam tutaj to wszystko stworzyły i które przez większość czasu w tym uczestniczyły, to epilog o tych dwóch, o których mówimy znacznie mniej na naszym terenie, dlatego że o Stanisławie Wigurze właściwie mówimy corocznie, a przy okrągłych rocznicach w Szalanżu 32 i katastrofy w Cielicku to wspominamy zdecydowanie bardziej intensywnie. To o tych dwóch pozostałych z trójki RWD wspominamy zupełnie minimalnie, albo nawet może o nich niewiele wiemy. Oni obaj, i jeżeli weźmiemy pod uwagę również inżyniera Wędrychowskiego, który zresztą był też, może tak nadmienię z jego życia jeszcze, był ciekawy w tym, że on bardzo długo studiował, dlatego że zajmował się właśnie tą koordynacją i tym dyrektorowaniem w zakładach lotniczych. Więc było przez jego już kolegów, było to postrzegane jako prawie że taki wstyd, można powiedzieć, że ciągle jeszcze nie jest tym inżynierem, że oni już tak, że oni już zakończyli swoje studia, a on ciągle się zajmował tymi rzeczami organizacyjnymi i w zasadzie chyba wychodzi, że studiował 13 lat na Politechnice, bo dopiero w 1934 roku, o ile się nie mylę, to właśnie zdobył ten tytuł inżyniera lotniczego.
ale łączyło ich wszystkich to, że podobnie jak duża większość specjalistów lotników właśnie z Polski przedwojennej wyjechali przeważnie właśnie przez Rumunię, podobnie jak władze państwa emigrowali i przed wojną w zasadzie uciekali, żeby gdzie indziej tutaj wspomóc w te zmagania wojenne. Ich losy były nieco inne. Stanisław Rogalski w latach wojennych najpierw wyjechał do Rumunii, później do Anglii. Tam okazało się, konstruktorzy myśleli, że de Havilland, to znaczy słynny producent brytyjski, ich przygarnie i pozwoli im po prostu pracować i rozwijać nowe koncepcje. Okazało się, że de Havilland nie jest w ogóle zainteresowany tym, żeby ktokolwiek z zewnątrz tam coś wymyślał i miał taką, wykonywał pracę twórczą. Oni byli zainteresowani robotnikami, ewentualnie kreślarzami, no ale nic ponadto. Więc Wędrychowski, jako taki najbardziej właśnie rzutki, skontaktował się z Turkami i w latach wojennych zakłady THK, można powiedzieć zakłady tureckie, ale finalnie to były raczej zakłady polskie, dlatego że to były zakłady, które działały właśnie tam, wykonywały nowe konstrukcje lotnicze, budowały samoloty. Fabryka na stanowisku dyrektorskim miała właśnie Jerzego Wędrychowskiego, a na stanowisku głównego konstruktora Stanisława Rogalskiego, oprócz tego jeszcze oczywiście wielu innych fachowców, którzy z Polski emigrowali, też tam się zaangażowało. Niestety w powojennej Polsce już nie było dla nich miejsca, tak to widzieli, i przez Francję Rogalski wyjeżdża do USA, gdzie znalazł pracę w lotnictwie, pracował dla Grumana. Akurat też tak się zdarzyło, że pracował nad koncepcją samochodu księżycowego. Akurat tyle, że ta koncepcja nie została wykorzystana. Została wykorzystana koncepcja samochodu księżycowego, tego, w którym jeździli astronauci podczas lotów Apollo. Została wykorzystana koncepcja Boeinga. Tam nad tym pracował inny polski konstruktor Mieczysław Becker, który zresztą miał podobne losy wojenne jak ci konstruktorzy. Poza tym zmarł w 76 roku, a prochy przeniesione są do grobu rodzinnego na Powązkach. Wędrychowski również pracował w Stanach. On był rzeczywiście takim nie tylko organizatorem, był również całkiem dobrym handlowcem, więc znalazł bez problemu tutaj jakąś pracę. Jeśli chodzi o Jerzego Drzewieckiego, to on pozostał w Anglii, nie wyjechał do Turcji, niezbyt uwierzył w tą możliwość tego, żeby tam mógł dalej się rozwijać. Latał w ATA, to były te, powiedzmy, ta organizacja obsługowa, która przewoziła samoloty dla wojska, to znaczy nie były to bezpośrednio loty związane z działaniami bojowymi, ale były to loty dyspozycyjne, przewożenie różnych typów samolotów. Wiele typów rzeczywiście Drzewiecki miał możliwość oblatać czy latać na nich w Anglii. No, był rzeczywiście doświadczonym lotnikiem już w samej Polsce, więc faktycznie tutaj znalazł duże zastosowanie i praktycznie tam pracował. Wyjechał do Kanady i dożył najstarszego, najbardziej podeszłego wieku. Zmarł w 90 roku w Ottawie. Czego mu się nie udało spełnić, to tego marzenia o lądowaniu na RWD-13 na wielkim stawie zamarzniętym. Oraz już też, chociaż rok 90, ale nie wrócił nigdy do Polski. On w czasach przedwojennych był znany z tego, że był kawalerem, ale w latach powojennych, już w dosyć starszym wieku, się ożenił i miał trzy córki, także takie były też jego losy powojenne. Tak, czyli na tym w zasadzie kończy się moja prezentacja.
Mam tutaj te książki do polecenia, których używałem też jako źródła, czyli na pewno Witold Richter i taka bardzo życiowe wspomnienie tych czasów, bo on bardzo blisko był z konstruktorami RWD. Między innymi też był szwagrem Rogalskiego, który w zasadzie ożenił się z jego siostrą, z siostrą Richtera. Następnie Leszek Dulemba, Andrzej Glas, samoloty RWD. Była tu też książka, może tutaj kołowała, albo przynajmniej ją widziałem, samoloty RWD 6, RWD 9, również autorstwa Andrzeja Glasa, Nestora polskiego lotnictwa. Dzień dzisiejszy 92 lata ma pan Glas i organizuje tego typu prezentacje w Warszawie na Politechnice, tak zwane glasówki. Też polecam. Na tą chwilę to jest bardzo ciekawe też widowisko pod tym względem, że on słabo słyszy i jakiekolwiek pytania często pozostają po prostu bez odpowiedzi na tych prezentacjach, ale jest to po prostu też niesamowita studnia, jeśli chodzi o wiedzę z tego czasu, dlatego że on miał tę możliwość, że spotkał właśnie wielu konstruktorów, choćby Leszka Dulemby, który po śmierci Stanisława Wigury zajmował się obliczeniami wytrzymałościowymi w zakładach DWL, czyli tutaj człowiek, który bezpośrednio miał styczność z tym wszystkim i wiele informacji przetrwało właśnie dzięki tym osobom, dlatego że dokumentacja bardzo często po prostu w czasie wojny została kompletnie zniszczona. Czyli te książki na pewno polecam, również książka, która tam właśnie tutaj też się pojawiła, ale jest ich jeszcze zdecydowanie więcej, choć faktem jest, że pan Wiesław Szir, który był znanym modelarzem polskim, musiał niektóre te rozwiązania konstrukcyjne w zasadzie budował je na zasadzie tego inżynierstwa rewersyjnego czy zwrotnego. Po prostu na podstawie tego, jak rzecz dana działała, to wymyślał, jak to w zasadzie było zbudowane, dlatego że te dokumenty po prostu nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Również książki autorstwa Wiesława Szira są bardzo godne polecenia, ale są zdecydowanie techniczne. To znaczy, to jest kwestia rzeczywiście rozwiązań technicznych, szczególnie w RWD 6, w RWD 9, również w PZL 26 na przykład. Ale też polecam, kto by był głębiej zainteresowany stroną techniczną. W ciągu całego wykładu nie było za bardzo pytań, ale nie nadmieniłem, że można pytać w trakcie, ale o ile jest, to zapraszam. Proszę. Ja mam takie refleksje bardzo konkretne. Jak Cieszyn jest związany z tymi samolotami? Jak widziałem listę samolotów ufundowanych przed wybuchem wojny, które przekazano, społeczeństwo ufundowało, to Cieszyn też nazbierał na jeden RWD, bo na tym polu mokotowskim, kiedy one były przekazywane, to tam przeważały, o właśnie, tu jest chyba... Akurat tam wyżej. No właśnie. Proszę Państwa, ale taka ironia losu. Otóż najbardziej chorowity, minus 9 dioptrii, najdłużej żył, prawie 88 lat. Dzisiaj by się nie dostał nawet na Politechnikę, ponieważ musieliśmy mieć wzrok. Ja kiedy chciałem się na VAT dostawać, to sfałszowałem, że minus 2,5. Niestety miałem badanie wzroku minus 3 i nie mogłem z kolegą na VAT pójść, bo on może na Politechnikę, a ja na inną uczelnię. Czyli nawet by nie mógł studiować na uczelni wojskowej, a był, i teraz ja patrzę na to z punktu widzenia wykładowcy byłego. Otóż jakich oni mieli nauczycieli? Przecież oni chodzili do szkół powszechnych pod zaborami, a gimnazja niektórzy kończyli w trakcie I wojny światowej. A potem znaleźli się na Politechnice, a przecież myśmy mieli tylko dwie Politechniki. Przecież w Warszawie nie było nawet uniwersytetu. Dopiero Niemcy go w 15 roku otworzyli na zgodzie Rosjanów. Czyli ci naukowcy, którzy ich uczyli na Politechnice, jak ja zobaczyłem listę ludzi, którzy tworzyli na przykład Akademię Górniczo-Hutniczą i Uniwersytet Warszawski, to ci wykładowcy, doktorzy pochodzili z ponad 15 uczelni Europy. Politechnik Auschwitz, Budapesztu, z Berlina, z Dresda, z Salzburga, ze Szwajcarii. Czyli tam była śmietanka wykładowców, a ci doktorzy byli na poziomie dzisiejszych profesorów. Czyli
nie dziwmy się, że studenci zakładali koła naukowe, które były na poziomie tego. I jeszcze mam taką refleksję w związku z tym, że wiedza lotnicza na tu seniorzy przełożają, prawda? Ja też przez 15 lat prenumerowałem Skrzydlatą Polskie. Proszę Państwa, Pan o niej wspomniał. Skrzydlata Polska to była potem biblioteczka Skrzydlatej Polski. Prawie wszystkie tomy uzbierałem i przekazałem część tam w Cielnicku, czy żołnierzom w kartonach dałem. Otóż Skrzydlata Polska kosztowała kiedyś złote 50, potem 2. A zarabiało się relatywnie na rękę do 3000. Czyli roczna prenumerata Skrzydlatej Polski to była 100. To można było mieć na 30 lat z pensji prenumeratę Skrzydlatej Polski. Dzisiaj przeciętne czasopismo lotnicze kosztuje między 15 a 30. I dlatego młodzież nie czyta, nie interesuje się. I myśmy mieli tą wiedzę, przecież Liga Obrony Powietrznej Przeciwgazowej miała prawie tyle członków, co Liga Morska i Kolonialna. To były setki tysięcy młodzieży na Śląsku Cieszyńskim, stąd tylu lotników wyszło. Ale także wykład bardzo konkretny, popieram Pana, dziękuję bardzo. Również bardzo dziękuję. Ja co do tego LOP-u właśnie, to bym dopełnił, że rzeczywiście to była organizacja masowa i to było niesamowite, że przeznacz złotówkę dla LOP-u, prawda? Coś takiego, było takie hasło. No, gdybyśmy dzisiaj wzięli jakąś przeciętną organizację lotniczą, no to gdyby każdy dał złotówkę, no to się uzbiera może kilka tysięcy, o ile to będzie Aeroklub Polski. A w tamtym okresie to rzeczywiście była masa osób zainteresowanych i zdecydowanie to, co Pan mówił, to jest prawdą i to, że czasopisma lotnicze są bardzo drogie, ale to wynika właściwie, to jest takie zaczarowane koło, dlatego że to wynika z ich małego nakładu. Choćby porównując na przykład w Czechach, kto jest członkiem Lotniczej Amatorskiej Asocjacji, to otrzymuje z automatu co miesięcznik Pilot, który działa jakby informacyjnie, ale zawiera również biuletyny informacyjne dla samego ruchu lotniczego. Czyli letectwo i kosmonautka. Owszem, ale to jest, znowu jesteśmy w podobnych kosztach. A tutaj w ramach członkostwa, które zostało w tym roku podniesione na 1100 koron, czyli powiedzmy około 200 zł, otrzymujemy 12 gazet lotniczych, plus jesteśmy członkami organizacji, w której możemy jeszcze oprócz tego działać, prawda? Więc to jest jakby pewny sposób podejścia, jak można docierać do pewnych osób. Ale faktem jest to, że po prostu jakby naturalny rozwój też w ramach lotnictwa doprowadził do tego, że w czasach komuny to była sprawa bardzo elitarna i nie każdy mógł na przykład latać. Nie było tak łatwo jak choćby przed wojną, w sensie kto był aktywny, kto się zgłosił do aeroklubu i kto tam aktywnie działał i pracował, choćby nawet nie miał na to wielu pieniędzy, to mógł to robić. Później każdy nie mógł, a następnie po roku 89 to się stało bardzo drogą sprawą. Można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy znowu te różnice się zacierają nieco, dlatego że powiedzmy ja działam w lotnictwie amatorskim powiedzmy 15 lat, a ceny w zasadzie stoją. Można powiedzieć, że za cena godzinowa lotu jakiegoś mniejszego samolotu kosztuje ciągle tyle samo jak 15 lat temu albo wzrosła niewiele. A przy tym ceny innych rzeczy wokół nas to wzrosły zdecydowanie bardziej. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy i też tak przyciągam powiedzmy uczniów do naszego klubu, że mówię, że na tę chwilę mamy w ogóle najlepsze warunki do latania, jakie tutaj były od wielu, wielu lat. Czyli dla młodzieży też jest jakby droga otwarta. Oczywiście trzeba to zainteresowanie jakoś budować. Tak. Że Państwa wiedza jest oszałamiająca i strasznie cieszę się, że Pan nas odwiedził, że będziemy mogli to również pokazywać na naszym YouTubie, bo ja nie wiem, czy wszyscy z Państwa wiedzą, że ten wykład, który Pan miał na naszej konferencji sierpniowej jest na naszym YouTubie, czyli YouTube Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Tam Państwo znajdą również Pana Dariusza Cymrysa wykład na temat szalanżu i katastrofy, także to fantastycznie, że mamy teraz jeszcze taka dokładka. Bardzo dziękuję. Również dziękuję. Proszę,
proszę mi jeszcze pozwolić, że powiem jedną rzecz. Tutaj za drzwiami, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze u nas nigdy w muzeum nie był, to tu za drzwiami, zaraz sobie światło, jest krótka kartona Żwirki, jeżeli Państwo mają ochotę spojrzeć, i fragmenty MWD6 tego, który w Cielisku się rozbił, od, które są w depozycie obecnie uznane. I jeszcze trzecia rzecz, mianowicie te karteczki, które Państwo mieli na tych krzesłach, to są nasze zapowiedzi spotkań i spacerów, także już zapraszam na lutowe spotkanie o zupełnie innym temacie, ale ja się strasznie cieszę, że możemy w muzeum mówić o tak różnych rzeczach. Także robię tutaj, pani Agnieszka Górecka Przychola będzie miała na wykład, ale robię tu światło, jak Państwo mieli zobaczyć ochotę, ale ja myślę, że czas podziękujemy Panu bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję.